Halo, halo, środa, 8 dzień marca 2023 roku, Międzynarodowy Dzień Kobiet, tak więc pierwsze co, dążymy do życzeń dla wszystkich naszych pań, tak więc wszystkiego najlepszego. Dobry wieczór, kłania się Dawid Pesajło, a wraz ze mną jest mój kolega redakcyjny Paweł Jadach. Witam serdecznie i oczywiście zapraszamy na dzisiejszy wywiad, gość szczególny, oczekiwany pewnie przez wszystkich, były prezes Stali Gorzów, Marek Grzyb. Dzień dobry, witam serdecznie panów redaktorów oraz wszystkich zaproszonych dzisiaj widzów. Dokładnie tak, witamy wszystkich widzów. Już widzę, pula startowa jest dosyć spora, tak więc będziemy, że tak powiem, ścigać się pewnie z czasem i z tematami. Na początek oczywiście chciałbym zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, oczywiście polajkowania tego wideo i zachęcam do odwiedzania portalu bezspeedwaytv.pl. Tak więc witamy panie Marku, miło pana widzieć. Ja tylko sobie ustawię trochę kamerę, żeby mi było wygodniej, bo rozumiem, że trochę będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że czy mnie dobrze widać, proszę powiedzieć. Tak, dobrze widać wszystko jak najbardziej. No to okay. Tak więc zaczynamy, przejdźmy może od razu do konkretów, bo tematy będą, podejrzewam, dosyć od samego początku dosyć ciekawe. Jak to udzielił pan już jednego z wywiadów, przyznał się pan do winy przed sądem. Jak ta cała obecnie sytuacja u pana właśnie wygląda? Czy w tej sprawie jest jakiś dalszy progres, zmiana jakiejś sytuacji? Czy jak to wygląda z zatrzymaniami? Bo też wspomina pan o pewnych zbiegach okoliczności, które są dosyć dziwne w tym wszystkim. No i właśnie jak to wygląda z pana strony? Znaczy może tylko, jeżeli panowie pozwolą, spróbuję sprostować pewne rzeczy i też spróbuję wyjaśnić to, co mogę oczywiście, na które pytania odpowiadać, ponieważ w związku z postępowaniem, które jest przeciwko mnie prowadzone, jest pewnego rodzaju tajemnica postępowania. Ja niestety jestem zobowiązany, że nie mogę mówić o pewnych szczegółach sprawy, za to mogę na pewno powiedzieć o dwóch tutaj ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie przyznałem się przed sądem, ponieważ jeszcze sprawy w sądzie nie było. Oczywiście były posiedzenia związane z moim postępowaniem, prawda, zanim sprawa trafi do sądu, no to jeszcze chwileczkę to potrwa. Oczywiście od początku mówiłem o tym, że prowadząc jedną z największych firm, prawda, finansowych w Polsce, no od początku mówiłem, że wymieniliśmy, prawda, te środki i nigdy nie zaprzeczałem, że takie firmy w portfelu, prawda, firmy, które prowadziłem, mieliśmy. Tutaj dzisiaj bym chciał powiedzieć dużo więcej, za to tak jak powiedziałem przed chwilą, no niestety ta tajemnica postępowania zabrania mi tutaj pewnych szczegółów ujawniać i myślę, że przyjdzie kiedyś odpowiedni moment, że będziemy mogli sobie trochę szerzej na ten temat porozmawiać. Ale na pewno mógłbym powiedzieć o tym, że dużym zaskoczeniem i to, co powiedziałem w wywiadzie w Sportowych Faktach, dużym zaskoczeniem w moim życiu było to, że taka próba zatrzymania mnie, aresztowania, prawda, nastąpiła w moim życiu dwukrotnie w dość niedługim okresie czasu. I tak jak nie mogę mówić o tym postępowaniu, które się toczy, to bez problemu mogę przytoczyć tą sytuację z roku 25 marca 2021 roku, kiedy pamiętamy, było dość dużo zamieszania wokół Stali Gorzów i mnie jako prezesa Stali Gorzów po powrocie z obozu sportowego na Teneryfie. I tutaj nastąpiła pewnego rodzaju taka, troszeczkę bym powiedział, konkluzja jakichś moich problemów, które tak jak powiedziałem w wywiadzie w Sportowych Faktach, rodzą się niestety w Szczecinie i dość długo nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego akurat Szczecin jest takim miastem, w którym te moje problemy się rodzą. Dzisiaj mamy dużo większą wiedzę i ta wiedza też powoduje to, że potrafimy sobie dużo elementów, prawda, też ułożyć. Ja czytałem również odpowiedź mecenasa Synowca, który konkludując różne fakty, prawda, bardzo szeroko opowiada o pewnych sprawach, a ja mogę powiedzieć tylko w tej kwestii jedną rzecz, że tam padło bardzo wiele różnych stwierdzeń, których ja nie użyłem w swoim wywiadzie, a fakt jeden niepodważalny jest taki, że w marcu, 25 marca 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wydała postanowienie o przeszukaniu mojego domu, firmy oraz zabezpieczeniu mojego majątku.
I tutaj całym szczęściem, które udzieliłem w tym wywiadzie, był fakt, że tak w ramach tak zwanej pomocy prawnej przyjechały do mnie służby z Poznania, tak, które zorientowały się dość szybko, że to postanowienie prokuratury okręgowej w Szczecinie w tym roku 2021 bardzo miało dużo znaków zapytania, jeżeli tak można ująć, i wiele elementów wtedy w tym postanowieniu nie pasowało służbom z Poznania. To znaczy, że po godzinnym, prawda, tutaj rozmowie u mnie w domu, bo oczywiście służby również pojawiły się o 6 rano, osoby prowadzące te czynności, prawda, na wniosek, na postanowienie prokuratury okręgowej w Szczecinie, stwierdziły jednak, że to musi być jakiś sens. I wtedy tutaj właśnie organy zmieniły to postanowienie prokuratury. I dzisiaj po tym czasie zastanawiam się tylko jedną rzecz, bo nie jest normalnym faktem, żeby przyjechać do kogoś o 6 rano do domu. Nie jest normalne, żeby mieć postanowienie o zabezpieczeniu czyjegoś majątku. Nie jest normalne to, żeby osoby, które wykonują takie postanowienie, doszły same do wniosku, bo to się bardzo rzadko zdarza w dzisiejszych czasach, tak? Że jeżeli prokuratura wystawia takiego rodzaju postępowanie, to proszę nie zapominać, że to postanowienie prokuratury jest na skutek czyichś prawdopodobnie zeznań. Czyli ktoś musiał na mnie pewne fakty obciążające zeznawać w Szczecinie. Ja nie jestem niestety stroną tego postępowania, więc nie mam wglądu do akt, prawda? Bo ani nie zostałem oskarżony, ani nie występuję dzisiaj w charakterze świadka. Za to ktoś to postanowienie w tym Szczecinie wtedy wydał, że o 6 rano, prawda, mnie i moją rodzinę obudzono właśnie w domu. I to nie jest zbieg okoliczności. Dla osób, które mają trochę wyobrażenia o tym, jak wygląda dzisiaj proces pewnych postępowań, jak wyglądają pewnego rodzaju decyzje, które wydaje się w prokuraturach, to takie wejście do osoby... musi również mieć pewnego rodzaju ciężar pewnych zeznań. Jeżeli służby z Poznania dopatrzyły się, prawda, że pewne elementy się jednak nie potwierdzają, tak, i tutaj osoby prowadzące zmieniły to postanowienie, prawda, to znaczy, że ktoś mnie obciążył jakimiś zeznaniami, na podstawie których prokuratura okręgowa w Szczecinie wydała właśnie to postanowienie. I takie rzeczy, tak jak powiedziałem, dzieją się bardzo rzadko, bo tu nie możemy mówić o pomyłce. To znaczy, że w 2021 roku próbowano mnie aresztować na podstawie jakichś zeznań, na podstawie jakichś faktów, które później okazały się w trakcie całego tego postępowania nieprawdą. I to mi dało dużo do myślenia. Od tamtej pory minął rok. Byłem ostrzegany, że będzie druga próba mojego zatrzymania. Nie uciekałem żadnym majątkiem, wręcz przeciwnie, żyłem w sposób normalny, przygotowywałem się jako prezes Staligorzu do sezonu. Nie robiłem żadnych nerwowych ruchów, wręcz przeciwnie, nawet między rokiem 21 a moim zatrzymaniem w czerwcu roku 22 dokupiłem jeszcze jakieś inne składniki majątku, prawda, nieruchomości. Zazwyczaj próbują robić jakieś ruchy, które mogłyby uniemożliwić organom ścigania, prawda, pewnego rodzaju, prawda, prowadzenie konsekwentnych działań przeciwko tym osobom. W moim przypadku żadnego takiego ruchu nie było. Pierwsza sprawa okazała się, nazwijmy to kapiszonem, ktoś w tym Szczecinie przestrzelił coś. Dzisiaj próbujemy ustalić z moimi adwokatami dokładnie, o co chodziło i kto mnie obciążał tymi zeznaniami. W tym postępowaniu, tak jak powiedziałem, no niestety nie mogę wyrażać swoich pewnych uwag, tak, ale tak jak powiedziałem, no, pewne rzeczy się wydarzyły i czekamy na ich chwilę. Tak, czyli postępowanie trwa i tak naprawdę w najbliższym czasie, że tak powiem, będzie ciąg dalszy tego, co w zasadzie, o czym pan właśnie wspomniał. No wiele faktów wiadomo, że teraz pewnie dopiero ujrzy światło dzienne, pewnie powoli i będzie wiadomo też coraz więcej. No, na pewno w tej sprawie, jeżeli panowie pozwolą, na pewno w tej sprawie do zakończenia postępowania i pewnego, prawda, skierowania sprawy do sądu, no tutaj nie mogą wypływać niestety żadne fakty, ponieważ ta tajemnica postępowania zobowiązuje zarówno każdą ze stron do tego, że nie możemy szerzej tego komentować.
Znaczy ja mówię do pewnego statusu, pewnego rozwiązania po prostu w dalszej części postępowania, że gdzieś tam pewnie jakiś rezultat, no, rezultatem musi się zakończyć to, więc to mam na myśli. Wspomniał też pan w tym wywiadzie właśnie dla Sportowych Faktów, że będzie się powoli żegnał tak naprawdę ze środowiskiem żużlowym i czy dalej pan to podtrzymuje i jakie ma pan plany na dalsze życie? No, tak jak wspomniałem w wywiadzie dla Sportowych Faktów, to był czas, żeby przewartościować dla siebie i dla najbliższych priorytety, którymi się powinienem w życiu kierować. Ja nie ukrywam, że spędziłem cudowne 3 lata, prawda, jeżeli chodzi o obecność jako prezes, prawda, osoba w pewien sposób odpowiedzialna za tworzenie, prawda, historii dla Stali Gorzów. To był fantastyczny okres, bardzo dużo był podekscytowany przeróżnymi emocjami, prawda, od sezonu, prawda, 2020, kiedy nam na początku bardzo mocno nie szło, prawda, i przegrywaliśmy mecz za meczem, prawda, chyba 7 wtedy meczy pod rząd przegraliśmy, aż do momentu, kiedy pojechaliśmy w finale z Unią Leszno. To trzeba przeżyć, tak? Nie ma tutaj mowy o tym, że osoba, która nie dotknie tego, prawda, albo nie przeżyje tego na własnej skórze, żeby mogła wyrazić te emocje. To był na pewno burzliwy okres, bo przejmowałem Stal Gorzów w bardzo trudnym momencie, tak? No, oczywiście po barażach, prawda, po sezonie 2019, z dużymi problemami finansowymi, później ta ciężka praca przez ten okres praktycznie 3 lat spowodowała to, że udało się walczyć z innymi klubami na najwyższym poziomie i zdobyć, prawda, w tym czasie 3 medale Mistrzostw Polski, prawda? To był też fantastyczny czas ze względu na sukcesy Bartka z Malpika jako, prawda, indywidualnego mistrza świata i wiele fantastycznych emocji, wiele fantastycznych znajomości, wiele fajnych przeżyć. Czasami oczywiście też trudne momenty, prawda, bo zdajemy sobie sprawę, że kibice w różnych klubach kibicują swoim barwom, prawda, i swoim zawodnikom, więc niejednokrotnie prezesi, którzy zawsze reprezentują interes danego klubu, też ścierają się na płaszczyźnie, pomimo tego, że się lubią i szanują, prawda, to czasami sobie jakieś wtyczki w nos dają, więc na pewno był to dość kolorowy, jeżeli tak ładnie można nazwać okres. Okres przede wszystkim, w którym cała moja rodzina zaangażowała się w ten żużel. I tak jak powiedziałem, fantastyczne momenty na stadionie Jancarza z kibicami, mnóstwo fantastycznych rozmów, prawda, z wami właśnie, redaktorami, z mediami. To jest coś takiego, co na pewno będę długo pamiętał i w historii każdej osoby, która miała do czynienia właśnie ze sportem, a nie z biznesem, bo to jest dość duża różnica. Bo tutaj przede wszystkim pracuje się dla pewnej grupy społecznej, której sukcesy, prawda, dają dodatkowego wiatru w żagle, tak? I tutaj ja nie przyszedłem do klubu, bo myślę, że działacze dzielą się na 2 grupy. Jedni tacy, którzy przychodzą do sportu również ze względów materialnych, a ja przyszedłem z miłości, zakochałem się w Stali Gorzów, moja cała rodzina zakochała się w Stali Gorzów. I nie przyszliśmy tam po jakieś dodatkowe profity finansowe, ale przede wszystkim przyszliśmy tam z pewnego przeświadczenia miłości, prawda, i do tego, jak się mocno zakochaliśmy, prawda, w Stali Gorzów. I na pewno starałem się przez ten okres mojej prezesury wypełnić rolę prezesa w taki sposób, jak najbardziej było to dla mnie możliwe, przykładając się, prawda, gdybym prowadził swoją własną firmę. Tak? No, myślę, że sukcesy sportowe bronią mnie. Na pewno popełniłem też kilka błędów albo wiele błędów, prawda? Za to starałem się na bieżąco reagować. Kibice bardzo często mi podpowiadali, za to im bardzo jestem wdzięczny, bo jeżeli robiłem coś złego, prawda, to bardzo często z nimi rozmawiałem na social mediach i dawali mi mnóstwo fantastycznych rad, a czasami nawet mnie krytykowali, gdzie nawet rozmawialiśmy wielokrotnie, jeżeli mógłbym coś poprawić, bo ja przyszedłem do żużla jako osoba nowa. Tak, nigdy nie miałem jakiejś fantastycznej historii, nie miałem wiedzy. To był dość burzliwy okres, jeżeli chodzi o naukę. Pamiętam na pierwszym meczu jako sponsor tytularny w roku 2017, kiedy moja firma Cash Broker została sponsorem tytularnym Stali Gorzów, kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi z punktem bonusowym, dlaczego zawodnicy je zdobywają. I pamiętam taką historię, kiedy spytałem się osoby, która stała obok mnie na tym meczu, za co jest ten dodatkowy punkt i najlepsze było to, że ta osoba też nie wiedziała. I to było tyle fantastyczne i śmieszne, że będę to pamiętał do końca życia, ale dość szybko starałem się nauczyć tej wiedzy i później podejmować ze sztabem szkoleniowym i z osobami, które były w narządzie,
poprawne decyzje, więc myślę, że to był finał. Na pewno taki, który można się zakochać, na pewno taki, który będzie można wspominać z uśmiechem na twarzy przez całe życie. Tak, Paweł, bo trochę milczysz, więc może teraz przejdźmy do twoich pytań. Ja mam takie pytanie do prezesa. Bo wiadomo, wszystko było super, jak prezes był, nagle prezes w sekundzie tak naprawdę zniknął, bo to było bardzo szybko. I jak ze swojej strony prezes patrzy na to, co zrobili następcy? Bo wiadomo, rozstali się z ludźmi, z którymi prezes współpracował, z którym prezes ufał, i jakby nie ma do tego jakby prezes troszeczkę żalu. Jak to właśnie z pana strony jest? Bo nas to wszystkich kibiców ciekawi, bo wiadomo, co się później działo. Szybkie zmiany, różne komentarze takie, które wiadomo, że chyba nie powinny według mnie czasami jakby wyjść na światło dzienne, ale ogólnie jak to pan ocenia? Znaczy ja myślę, że tą odpowiedź na to pytanie powinienem podzielić na dwie części. Tak? Pierwsza to taka, że jako prezes Stali Gorzów nie powinienem wyrażać złych emocji, jeżeli chodzi o sam klub, tak, bo dlatego powiedziałem, że bez kozery zakochałem się w Stali Gorzów, więc ten klub na pewno jest bliski sercu moim i mojej rodziny. Tak. Oczywiście no, rozumiem to, że to było duże zaskoczenie, to wydarzyło się w czerwcu i trzeba było podejmować decyzję, dlatego też sam z nieprzymuszonej woli, patrząc na światło zarzutów, które mi postawiono, nie trzymałem się stołka i za pośrednictwem mojej żony w przeciągu praktycznie chyba tygodnia podałem się do dymisji, żeby nie łączyć tych dwóch spraw moich prywatnych, zawodowych, biznesowych, prawda, z klubem. Tak? Oczywiście wiemy, jaki wybór nastąpił, prawda, kto po mnie został prezesem. Myślę, że przed nowym zarządem jest czas tak naprawdę pewnego sprawdzianu i ten czas sprawdzianu dopiero nastąpi po tym sezonie. Ponieważ aktualny prezes przejął klub, można powiedzieć, kiedy on był poukładany, w pewien sposób wyprowadzony finansowo w całkiem innej kondycji niż w roku, w którym ja go przejmowałem, w roku 2019. Z powrotem bardzo dużej imprezy międzynarodowej, którym jest Grand Prix do Gorzowa, na którym wspominałem w wywiadzie dla Sportowych Faktów, w którym się bardzo mocno napracowałem z kolegami. I przede wszystkim klub był stworzony w ramach pewnego hasła. Sławek Matuszak. Przyjechaliśmy do Gorzowa z nastawieniem, że łączymy i nie dzielimy ludzi. Tak? Stworzyliśmy hasło stalowej rodziny, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że skoro osoby z Poznania dzisiaj zarządzają Stalą Gorzów, to też chcieliśmy, żeby osoby z Gorzowa reprezentowały ten, żeby nie było jakiejś przywary czy etykiety przyklejonej, że poznaniacy przejęli, prawda, Stal Gorzów i dzisiaj się w pewien sposób, nie wiem, nie chcę powiedzieć panoszą, ale rządzą, prawda, się w Gorzowie. Dlatego też zaprosiliśmy dwie osoby z Gorzowa do zarządu i jednego mojego przyjaciela z Wrocławia. Więc można powiedzieć, że zarządzałem klubem w taki sposób, żeby łączyć przede wszystkim też różne osoby z różnych miejsc w Polsce. Tak? No bo widzimy, że były dwie osoby z Poznania, dwie osoby z Gorzowa i jedna osoba z Wrocławia. W Radzie Nadzorczej też były osoby, które proponowałem, którym wierzyłem, którym ufałem i w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o tą część, prawda, zarządu, wydawało się, że to są decyzje poprawne, tak? Decyzje, które się bronią przede wszystkim, bo Stal stawała się coraz silniejsza, Stal była coraz mocniejsza, Stal bez problemu rywalizowała z budżetami najmocniejszych, najbogatszych klubów w Polsce. A dzisiaj wiemy o tym, że jest taka dwójka, które wymieniłem też w wywiadzie dla Sportowych Faktów. Wiemy o tym, że zarówno Betar Sparta Wrocław, jak i również Motor Lublin cieszą się największymi budżetami w Ekstralidze. I nie ukrywajmy, Gorzów to nie jest bogate miasto. Oczywiście Stal Gorzów jest pewną religią tam i ma mnóstwo fanów za sobą, mnóstwo osób, które kochają od lat ten klub. I dzięki właśnie temu też również udało się budować właśnie budżet, żeby przeciwko tym największym tuzom stawać do rywalizacji, bo nie ukrywajmy, bez środków finansowych sportu nie ma. Dzisiaj w tak profesjonalnej lidze pieniądze również są bardzo potrzebne, bo dzięki tym właśnie środkom zapewnia się kontrakty z najlepszymi zawodnikami.
I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że przyjdzie czas na ocenę, prawda, pracy nowego zarządu. Sam powiedziałem, że byłem zdziwiony, że było to trochę niesmaczne, skoro razem ze sobą pracowaliśmy pod hasłem stalowej rodziny, jeżeli wydawało mi się, że byliśmy pewnego rodzaju przyjaciółmi, łączyło nas wiele wspólnego, to dość dziwne było to, że w pewnym momencie, kiedy mnie brakło, decyzje personalne zapadały tak szybko, prawda, i pojawiały się różnego rodzaju komentarze o usuwaniu jakichś moich ludzi. Proszę pamiętać, nigdy to nie byli moi ludzie. Dobierałem osoby wokół siebie, z którymi współpracowałem. Nigdy wcześniej tych osób nie znałem, bo zapominajmy, że nie tylko osoby z Poznania, prawda, odeszły, prawda, z zarządu czy z rady nadzorczej, ale tam też również były osoby z Gorzowa, tak, których ja dopiero poznałem, prawda, będąc na meczach w Gorzowie, więc to nie mogły być moje osoby i tego, że usuwa moje osoby, to jest wierutne kłamstwo i nigdy na pewno nie pozwolę też na to, że ktoś taką etykietę próbował przykleić mnie. My stworzyliśmy coś pięknego, coś wspólnego, tak jak powiedziałem, pod hasłem stalowej rodziny, sponsorzy, kibice, wszyscy wierzyliśmy w ten sukces i wszyscy do tego sukcesu się dokładaliśmy. Przede wszystkim to, co było chyba najbardziej istotne za mojej prezesury, to było to, że żaden kolega z członków zarządu, jak i również z rady nadzorczej nie mógł, ponieważ taka była moja też wola i sugestia, pobierać żadnych środków. Czyli my pracowaliśmy w klubie No Profit, podchodziłem do tego w sposób profesjonalny, czyli jako biznesmeni mamy żyć z biznesów, które prowadzimy, a klubem mamy się cieszyć, prawda, i żyć jakby prospołecznie. Prawda? To nie był moment na zarabianie pieniędzy. Dlatego też przyświecał mi jeden cel, że jeżeli zarząd w klubie ma tworzyć trząt, któremu ufam, to przede wszystkim nie możemy kierować się tam pewnym rodzaju chęcią zysków, prawda, czy potencjałem jakichś profitów finansowych. To miał być dla nas sukces sportowy, prawda, i każdy, kto miał okazję i ochotę ze mną współpracować, przede wszystkim temu miał przyświecać ten główny cel. Jeżeli chodzi o moją wypowiedź dla Sportowych Faktów odnośnie aktualnego prezesa, to ja wypowiedziałem swoje uwagi, że tak w życiu jest, że ja nie każdemu z osób, które znam, otwieram drzwi do swojego prywatnego domu. Nie zapraszam te osoby nawet, prawda, na kolację, czy w tym przypadku, prawda, nie użyczam swoich łóżek w domu, żeby ktoś się czuł, prawda, nieskrępowany i mógł nawet u mnie zostać, prawda, na dłuższą gościnę niż kilka godzin. I wydawało mi się, że łączy nas przede wszystkim pewnego rodzaju przyjaźń. Numery do siebie znaliśmy. W momencie, w którym zostałem zatrzymany, moja żona dostała mnóstwo telefonów wsparcia. I w tych telefonach zabrakło właśnie tych telefonów z Gorzowa. I to mnie do tej pory dziwi, tak jak powiedziałem, widać, że się myliłem, ponieważ wydawało mi się, że jesteśmy zbudowani na prawdziwych relacjach, skoro gościmy się w prywatnych domach, skoro łączy nas wspólna pasja, jeżeli chodzi o budowanie silnej stali Gorzów. To ta przyjaźń, tej przyjaźni tutaj zabrakło, bo tak jak powiedziałem, ja nie oczekiwałem co, tak, ale jakaś minimum przyzwoitości należało się mojej małżonce, prawda, i mojej rodzinie, żeby ten kontakt utrzymać, a wydaje mi się, że skoro moja rodzina i wszyscy doskonale o tym wiedzieli, zakochali się w Stali Gorzów, to wypadało zadzwonić i się spytać, czy nie mieliby ochoty przyjechać na jakiś mecz ligowy albo uczestniczyć tak samo w imprezie międzynarodowej, które było Grand Prix. Bo naprawdę to był szachmat, żeby doprowadzić negocjacje z grupą Discovery, żeby przekonać grupę Discovery do tego, żeby Grand Prix był w Gorzowie przez najbliższe lata, a nie we Wrocławiu. Tak? A wiemy, jaki potencjał ma Wrocław. Więc proszę mi uwierzyć, z François Libeiro spotykaliśmy się wielokrotnie, przekonywaliśmy grupę Discovery do tego, że to jest dobry projekt, że Gorzów zasługuje, prawda, na Grand Prix, że jest mnóstwo argumentów, które stoją po stronie Gorzowa, pomimo tego, że to jest miasto z potencjałem 100-kilkunastu tysięcy mieszkańców, a Wrocław jest ogromną metropolią, prawda, i na pewno ma wszystko większego i lepszego w teoretycznym jakby punkcie widzenia, z punktu widzenia takiej grubej, profesjonalnej, dużej profesjonalnej grupy, prawda, telewizyjnej, której jest Discovery, bo to jest dzisiaj jeden z największych w sumie koncert medialny na świecie, więc kawał dobrej roboty zrobiliśmy dla Gorzowa i tak jak powiedziałem, ciężko mi się z tym dzisiaj pogodzić, że tak szybko ktoś potrafi zapomnieć. Ale tak jak powiedziałem, no żal w sercu pozostaje. Myślę, że życie będzie weryfikowało fakty po swojemu.
To tylko świadczy o tych osobach, a niekoniecznie świadczy o. Dlatego właśnie zadałem takie pytanie, że czy właśnie nie szkoda prezesowi tych osób, z którymi pan współpracował, bo właśnie ja osobiście nie mogłem czytać, że zostają zwalnieni ludzie Marka Grzyba, bo ja uważam, że trzeba mówić prawdę i wiadomo, było to pisane przez niektórych dziennikarzy lub pseudodziennikarzy, ja mówię wprost tak jak jest. I dlatego zadałem to pytanie w ten sposób właśnie i oczekiwałem sobie takiej odpowiedzi. Fajnie, że właśnie prezes to podkreślił, bo to nie byli pana ludzie, tylko współpracownicy właśnie i mi chodzi głównie o prawdę, bo prawda się broni, a mówię, mam nadzieję, że tutaj wiele osób zrozumie, dzięki też między innymi jednemu wywiadowi i tak samo programowi u nas, że nie do końca tak jest, bo mówię, bo każdy wiadomo, to jest najłatwiej, jeżeli ktoś nagle znika, łatwo za jego plecami wiele rzeczy mówić, więc właśnie mam nadzieję, że teraz ci, co to oglądają, zrozumieją, że to nie byli ludzie prezesa Grzyba, tylko współpracownicy, którzy byli dobrani i mam nadzieję, że sobie to do głów wbiją. Znaczy, proszę, szanowni panowie redaktorzy, proszę zauważyć jedną rzecz. Gdyby Marek Grzyb miał ochotę zagarnąć Stalgorzu, to nigdy nie wprowadziłby ludzi do Stalgorzu z Gorzowa. Marek Grzyb, podejmując decyzję o tym, że ma być to silny klub, przyprowadził biznesmenów z Poznania, jak i biznesmenów z Wrocławia, którzy mieli stworzyć solidną markę na wspaniałej historii, którą ma Stalgorz. Bo pamiętamy rok 2019, jak wszyscy zawodnicy chcieli z tego klubu odejść. Pamiętamy, w jakim stanie dostałem klub i pamiętamy, jakie były wtedy historie. I to był naprawdę trudny okres. To nie była łatwa praca, bo tak jak powiedziałem, zarówno na początku sezonu 2020. I to nie była łatwa praca, naprawdę. Jeżeli komuś się wydaje, kto dzisiaj prowadzi jakąś firmę, że ma jakiekolwiek wyobrażenie, jak prowadzi się klub sportowy, to ja dzisiaj z tego miejsca mówię, nie masz kompletnie wyobrażenia o tym, co myślisz, jeżeli chcesz porównać swój biznes do klubu sportowego. Tu jednak opinia publiczna w postaci kibiców ma ogromny wpływ również na ten sukces. Musisz zaskarbić zaufanie. Bez zaufania nie ma sponsorów i zawodników. W biznesie teoretycznie kupisz albo wyprodukujesz produkt, który przyjmie się albo nie przyjmie się na rynku. I to jest twoje ryzyko biznesowe. W klubie sportowym masz mnóstwo różnych ze sobą połączonych elementów i wystarczy, że jeden z tych elementów nie będzie grał. Na przykład kibice mogą, prawda, nie zaskarbić jakby sympatii do zarządu i przestaną przychodzić na mecze, a sport bez kibiców nie ma żadnej wartości, tak? Wystarczy, że jacyś zawodnicy nie będą chcieli, prawda, w tym klubie jeździć, prawda? I co z tego, że będziemy mieć pełne trybuny, jak znowu nie będziemy mieć zawodników, którzy będą zdobywali, prawda, te cenne punkty, tak? Więc tutaj jest tak wiele elementów, które wpływają na sukces właśnie w klubie sportowym. I sądzę, że z perspektywy właśnie tego czasu, prawda, połączenie tych ważnych ośrodków, prawda, czyli Poznania, prawda, z Gorzowem, miało bardzo duży sens, bo przede wszystkim my myśleliśmy bardziej przyszłość i dlatego też widzieliśmy pewnego rodzaju szansę również dla relacji pomiędzy Gorzowem a Poznaniem, że może uda się budować, prawda, wspólne ośrodki, wspólne jakieś przedsięwzięcia i takie momenty, prawda, również były między współpracą między Stalą Gorzów a PSŻ-tem Poznaniem. I ten plan był w moim odczuciu fantastyczny i zakreślony oczywiście jakąś długotrwałą współpracą. Wiadomo, że Żużel kieruje się swoimi prawami. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale tutaj w tym przypadku przede wszystkim chciałem to jeszcze raz podkreślić. Marek Grzyb nie przyprowadził żadnych swoich ludzi do Poznania, przepraszam, do Gorzowa. Przede wszystkim również te osoby z Poznania, miałem takie wrażenie, zaprzyjaźniły się dzisiaj z aktualnym zarządem w Gorzowie, a w pewnym momencie poczułem, że jesteśmy niepotrzebni, a wszyscy zapomnieli o tym, co dla Stali Gorzów właśnie wszystkie te osoby zrobiły. A zrobiły naprawdę bardzo wiele. I tak jak powiedziałem, nie tylko poznaniacy odeszli, nie tylko kolega z Wrocławia odszedł, ale przede wszystkim też pozbyto się osób z Gorzowa. A to były osoby również bardzo zaangażowane, które tworzyły przede wszystkim ogromny potencjał, prawda, zaangażowania w to, żeby w środowisku lokalnym, prawda, budować duży sukces, prawda, tego klubu. I każdy z nas przychodził do klubu dlatego, że chciał tam być. Nie przychodził tam po to, żeby czerpać z tego korzyści. Ja tylko nie chciałbym dzisiaj być złym prorokiem, ale trochę martwię się. Trochę się zaczynam martwić. Poczekam oczywiście z końcową oceną, bo może jestem w błędzie. Za to mam nadzieję, że nie wrócą stare zmory, stare czasy, prawda, i stare sytuacje.
Zobaczymy. Za to dochodzą mnie różnego rodzaju dziwne słuchy. Tak jak powiedziałem, trochę zaczynam się zastanawiać, czy ta praca, którą wykonaliśmy, tą stalową rodzinę, którą tworzyliśmy, właśnie bez podziału, dla sukcesów, dla pewnego rodzaju ambicji, które sobie razem tworzyliśmy, prawda? Czy nie okaże się pewnego dnia, że ta praca, którą wykonaliśmy, podnosząc od roku 2019, prawda, po tych trudnych momentach Stali Gorzów, czy ta praca, którą się zaangażowałem z kolegami, nie pójdzie na marne? Ale tak jak powiedziałem, to czas oceni, dzisiaj ciężko wyrokować, to nie jest ani dobry moment, jeszcze sezon się nie zaczął. Myślę, że ocenimy to najszybciej w październiku. No właśnie, wspominał Pan o grupie tutaj z różnych środowisk, właśnie z Poznania, z Wrocławia, z Gorzowa. A jak Pan właśnie sądzi, bo tutaj chodzi stricte o relacje z obecnym prezesem Waldemarem Sadowskim, on jakiś czas temu też był gościem naszego magazynu i on się wypowiadał w odpowiedzi na pytanie naszego widza, dlaczego odsunął chociażby właśnie pana Remigiusza Turka od klubu, no to właśnie, żeby się nie kojarzyło to właśnie z pana czasami. Jak pan by się ustosunkował do tego, bo tu pan przed chwilą wspomniał, że wcześniej byliście, można powiedzieć, jedną drużyną, relacje były w miarę dobre, jak pan sam mówi, i no właśnie, jak to się stało, że nagle pan obecny prezes odwrócił się od pana? Znaczy, ja powiem tak, że my nawet nie byliśmy drużyną, my byliśmy rodziną, bo tak jak wspomniałem wcześniej, my się gościliśmy prywatnie w domach, my utrzymywaliśmy ze sobą prywatne relacje, my się spotykaliśmy na wspólnych imprezach, na sylwestrach, no, można powiedzieć o tym, że pamiętam, jak jechaliśmy jednym kamperem na Grand Prix do Torunia, tak? I był to fantastyczny okres, tak jak powiedziałem, ja nie wpuszczam pierwszej lepszej osoby do twojego domu. A tym bardziej nie proponuję komuś noclegu, prawda, żeby ktoś się czuł jak osoba, która w tym domu jest mile widziana. I w pewnym momencie taki zwrot o 180 stopni, no dzisiaj buduje moje wyobrażenie, że ja sam pewnych spraw nie rozumiem. I wracając oczywiście do pana Remigiusza. To jest osoba oczywiście, która jest z Gorzowa, była bardzo mocno zaangażowana również w prace stadionowe. Osoba znana, prawda, której wcześniej nigdy nie znałem, bo już jak byłem prezesem w pierwszym okresie w latach, to dopiero chyba w roku 2020 poznałem pana Remigiusza Turka, więc nie można powiedzieć o tym, że to był jakiś mój kolega, którego ja przyprowadziłem do klubu. Wręcz przeciwnie, poznałem tą osobę w Gorzowie. Ta osoba bardziej kojarzy środowisko gorzowskie, więc trudno mi dzisiaj mówić o tym, że to był mój człowiek. Myślę, że chyba ze względu takiego, żeby było łatwiej zarządzać klubem, a nie wszyscy, żeby patrzyli na ręce, to te wszystkie osoby musiały opuścić klub, zarówno osoby z Poznania, z Wrocławia i z Gorzowa, bo dzisiaj z tego, co się orientuję, w zarządzie zostały dwie osoby, plus doszedł jeden człowiek z Gorzowa. Za to nie widzę, żeby zarząd został rozwinięty, prawda, do jakiejś wielkiej ilości osób. A to trochę budzi moją wątpliwość, tak? Bo w związku z tym, że ja nie bałem się zaprosić zarówno poznaniaków, gorzowiaków, wrocławiaków, to znaczy, że nie bałem się, że ktoś będzie mi patrzył na ręce, bo zarówno prezes Sadowski, jak i prezes Miłostan były dla mnie osobami obcymi, które poznałem, prawda, je na stadionie, więc gdybym miał coś do ukrycia, to nigdy bym tych osób do swojego zarządu nie wprowadził. Skoro pozbyto się tych wszystkich osób, włącznie z osobami z Gorzowa, którym był pan Remigiusz Turek, to zaczynam się zastanawiać, jaki w tym jest cel. Ale tak jak powiedziałem, to może jeszcze nie ten moment na to, żeby oceniać aktualny zarząd. Za to budzi to duże moje wątpliwości. Nie ukrywam, że budzi to duże wątpliwości, bo skoro ja nie bałem się, żeby każdy mógł ocenić pracę zarządu, niezależnie od tego, w jakim miejscu w Polsce mieszkał. I tak jak powiedziałem, prowadziłem do zarządu i do rady nadzorczej nie osoby, które były moimi znajomymi czy przyjaciółmi od wielu lat, no to widać, że nie miałem nic do ukrycia. Dzisiaj takie mocne pociągnięcie, prawda, taki mocny, nazwijmy to, cięcie pewną kreską, prawda, osób, które naprawdę wykonały kawał dobrej roboty dla tego klubu, bo dzięki tym osobom na pewno budowaliśmy silną Stal Gorzów. I dzięki tym osobom udało się zrealizować oczywiście cel, nie tylko dzięki zarządowi, pamiętajmy, ale na pewno te osoby włożyły serce i pracę i niejednokrotnie swoje własne środki do tego, żeby ten klub był silny.
I myślę, że to jest po prostu niesmaczne, żeby pod takim pretekstem, że to są osoby Marka Grzyba, żeby rozstać się z tymi osobami, bo ta, ja dzisiaj zadaję pytanie, to gdzie ta przyjaźń, gdzie ta nasza prywatna gościna w naszych domach, tak? No to widać, że jednak można w życiu się pomylić. Ja mam takie jedno pytanie jeszcze. Czy według Marka Grzyba, prezesa, Bartosz Zmarzlik był do zatrzymania, czy nie? Bo wiadomo, teraz każdy dywaguje, każdy rozmawia, że jakby prezes przez swoją osobę i to, że z Bartkiem się dogadywał i Bartek teraz po prostu sobie odszedł, ale czy według prezesa byłby do zatrzymania Bartosz Zmarzlik? Bo na pewno to jakby też kibiców interesuje w całej Polsce. Jak prezes Marek Grzyb by na to patrzył, gdyby był, tak, wtedy? Znaczy ja powiem tak, że ja bardzo szanuję przede wszystkim całą rodzinę Zmarzlików i naprawdę szanuję Bartka nie tylko za cele sportowe, ale za całokształt, jeżeli chodzi o to, jak mają zbudowany model, prawda, rodziny i jak to dzisiaj wygląda. Ja rozumiem też Bartka i jego najbliższe otoczenie. No proszę nie zapominać, że Stal Gorzów, tak jak powiedziałem, nie jest najbogatszym klubem w Ekstralidze. Tak? Bartek jest trzykrotnym mistrzem świata. Bartek jest fantastycznym zawodnikiem i na pewno marketingowo najlepszym produktem, który dzisiaj jest na rynku w żużlu, jeżeli chodzi o zawodników Polski, nie ujmując oczywiście nikomu, prawda, nie wiem, jego sukcesów, prawda, czy zaangażowań. Ale tak trzeba powiedzieć, no największa firma, prawda, dzisiaj Orlen jest indywidualnym jego sponsorem, wygrywa plebiscyty na najlepszego sportowca albo jest, prawda, w samym czubie, prawda, na podium. Marketingowo jest to na pewno człowiek, który przy swojej skromności jest w stanie zbudować bardzo ładną, fajną, fantastyczną aureolę, prawda, wizerunkową wokół siebie czy klubu, w którym będzie. I ja myślę, że w tej trochę nierównej walce, tak, w tej trochę nierównej walce, to co mówiłem wielokrotnie, prawda, że jeżeli chodzi o dotowanie klubów pieniędzmi, prawda, ze spółek Skarbu Państwa, ciężko było Gorzowowi bronić kontraktu Bartka. My naprawdę bardzo mocno się angażowaliśmy ze sponsorami, z kibicami, żeby próbować sprostać oczekiwaniom, albo nawet nie oczekiwaniom, sprostać ofertom, które Bartek dostał. Tak? Bo to nie Bartek buduje, czy jego team, prawda, jego oczekiwania, tylko rynek, prawda, Speedwaya w Polsce buduje propozycje finansowe, którym Bartek jest skuszony. Jeżeli ktoś ma w środku więcej i chce takiego zawodnika u siebie i bierze w całokształcie jego możliwości, prawda, zarówno sportowe, jak i marketingowe, to przy całym szacunku do wszystkich sponsorów i do kibiców Stali, są bogatsi, prawda, dzisiaj na rynku. Jeszcze tacy, którzy mają duże zaplecze, mogą, prawda, przy pewnej przychylności politycznej uzyskać wiele więcej niż my próbowaliśmy, bo przecież to też nie jest tak, że my nie próbowaliśmy. Tak, my z zarządem pukaliśmy praktycznie wszędzie, do Lotosu, do Orlenu, jeździłem na spotkania nawet do Lotosu, jeździliśmy do Grupy Azoty, prawda, do Polis, prawda. Tych spotkań było wiele, pojawiały się światełka w tunelu, pojawiły się rozmowy, za to no proszę pamiętać, sport to też polityka, tak? I jeżeli komuś się dzisiaj wydaje, że jest inaczej, to jest w błędzie. Na stadion przychodzą kibice, zadowoleni kibice później pewnego dnia przychodzą, głosują, prawda, w wyborach. Dzisiaj głośno się mówi o tym, że cztery inne kluby oprócz Motoru Lublin dostaną dofinansowanie ze spółek Skarbu Państwa. Ja mówię super, w końcu coś się zmienia. Jedyne, co budzi moją wątpliwość, czy to nie będzie tak, że jeden klub dostanie 10 razy tyle, a inni dostaną 10% tego, co dostał ten jeden klub, tylko dlatego, żeby stworzyć pewien wizerunkowy ład, prawda, że inni też już dostają. Ale coś się w końcu zmieni, tak? Coś się w końcu zmieniło. Wiadomo, że to też w jakichś usilnych rozmowach, w usilnych sugestiach, wielokrotnie przeze mnie podejmowane, prawda, w otwartych, prawda, rozmowach, budziło niechęć czasami kibiców z Lublina, kiedy głośno mówiłem o tym, że to jest po prostu niemoralne. Tak? Dlaczego spółki Skarbu Państwa nie rozdzielają pieniędzy na porówno na 8 klubów w Ekstralidze? Proszę bardzo, ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli jest budżet przykładowo, nie wiem, x milionów, podzielmy porówno, dajmy wszystkim prezesom tą samą równą szansę i wtedy wszyscy będziemy udowadniać jako prezesi i zarządy, prawda, jakie mamy możliwości i jak jesteśmy dobrzy w zarządzaniu. Tak? Ciężko rywalizuje się z klubem,
który ma nieograniczone praktycznie zaplecze finansowe, a wiemy, zdajemy sobie sprawę, że tutaj finanse odgrywają też bardzo duże znaczenie. I tak jak powiedziałem, jeżeli to nie jest tylko kiełbasa wyborcza, o czym się głośno mówi, środki, prawda, a Włókniarz Częstochowa z Tauronu, a większy kontrakt na przykład Unia Leszno, prawda, z Enei, tak, bo słyszałem, że też kontrakt Enei został zwiększony, za to nikt do tej pory nie ujawnił tej kwoty, a Enea w Staligorzu to jest, odkąd ja tylko pamiętam i sięgam pamięcią, jest ta Enea, więc to nie jest żaden sukces, tylko kontynuacja jakby umowy, niezależnie od tego, że tych środków może Enea dała więcej, za to nie usłyszałem też, jaka wartość jest tego kontraktu. Za to moją niesprawiedliwość mogłoby zbudować tylko to, że nagle się okaże, że te kontrakty dla tych dodatkowych klubów, pomimo tego, że się bardzo cieszę, że w końcu nastąpiło to przełamanie, tak? Że inni też w końcu dostaną jakieś środki publiczne, bo według mnie medale w tych klubach również były sukcesy sportowe i tym klubom się też należą, prawda, jakieś dofinansowania, nawet za medale, które zdobywały w ostatnich latach. To jeżeli to nie będzie tylko kiełbasa wyborcza, że jeden klub dostanie, nie wiem, 5 milionów złotych, a inni dostaną po 500 tysięcy, bo jeżeli to tak ma wyglądać, to ja dalej mówię nie, to panowie, to jest zabawa, nie wiem, w jakiegoś ciuciu babkę. Nie może być tak, prawda, nie powinno tak być, prawda, że jeden znowu dostanie, nie wiem, 10 razy tyle, a drudzy dostaną jakieś tam, prawda, grosze tylko dlatego, żeby wyglądało, że wszyscy dostali. Tak, ja tylko chciałbym się oczywiście wtrącić tutaj, tak troszkę abstrahując od tematu naszej rozmowy. Dziękujemy wszystkim naszym widzom, jest was bardzo dużo na naszym kanale. Zachęcam do zostawiania oczywiście łapki w górę pod tym wideo, do zasubskrybowania oczywiście naszego kanału oraz do zadawania pytań. Tak więc otwieramy pulę pytań z czatu i zapraszamy do zadawania, a my kontynuujemy rozmowę i Pawle, proszę cię o głos. Ja jeszcze mam takie pytanie do prezesa. Tak się będę zwracał, bo jakoś tak mi zostało i może się niektórzy obrażą, może nie, ale przez pryzmat tego czasu, bo tam wiadomo, w wywiadzie już część prezes powiedział, nie żałuje pan tego, że powiedział, że chce iść w stronę polityki, bo mi osobiście wydaje się, że te zagrywki wszystkie to nie są czysto takie, przez które złamał pan prawo i tak dalej, bo ja tego bynajmniej nie kupuję, a jak pan na to patrzy, bo ja nie do końca w to wierzę, a to jest tak jakby ktoś sobie to złożył, to tak właśnie jak pan mówi w wywiadzie i ja też sobie tak składam, to się właśnie wzięło wtedy, jak pan powiedział, że w tą politykę jednak pan chce iść, a tacy ludzie jak pan, którzy wcześniej już osiągnęli jakiś sukces, bo nie uszukujmy się, mając taką firmę, to jest sukces, nie są chyba mile widziani i jeżeli mówią, jeszcze co myślą? Wiecie, panowie, mówi się bardzo potocznie generalnie w polityce, którą faktycznie byłem zainteresowany i tu upatruję jakby całe sedno moich problemów, że gdybym może się do niej nie pchał, tak w cudzysłowie ładnie mówiąc, to prawdopodobnie nic w moim życiu by się nie wydarzyło. To jest jedyny sensowny motyw, który ja widzę, który uprawdopodabnia jakby tą sytuację z próbą mojego zatrzymania. Nie chcę powiedzieć przy tym postępowaniu, żeby ktoś teraz nie przekręcił mojego zdania, bo to bardzo łatwo. Poczekajmy na finał tego postępowania. Ja nie mogę się wypowiadać i nie mówię, że przy tym zatrzymaniu, prawda, to był aspekt polityczny. Po prostu nie chcę takich stawiać tez. Za to, tak jak powiedziałem wcześniej, no coś się wydarzyło rok wcześniej, prawda, służby przyjechały do mnie do domu, zobaczyły, że coś tu nie gra i zmieniły postanowienie prokuratury okręgowej. Ta nagonka na mnie trwała przez dobry rok. Donosów na mnie napisano niezliczę. Od momentu, kiedy byłem prezesem, do wszystkich instytucji państwowych, do sanepidu, do komendy policji wojewódzkiej, do policji miejskiej, policji, do prezydenta, liczono mi kibiców w COVID-zie. No panowie, no za przeproszeniem straczki można dostać. Więc widać, że komuś bardzo zależało, że komuś może bardzo zależało. Ja mam dzisiaj, nie wiem, kontrolę chyba wszystkich instytucji. Osoba, która ze mną walczyła, albo jej najbliższe środowisko, napisała, no tylko do papieża, jeszcze do Watykanu chyba nie napisali, tak? Więc można powiedzieć, był kiedyś u mnie, pamiętam, prezes Mrozek i powiedział mi o tym, jak mnie pytał, ile mam donosów, ile mam postępowań różnych jakichś tam, prawda, jako prezes klubu w różnych instytucjach, prawda? W związku z COVID-em, nieprzestrzeganiem jakichś
sytuacji związanych z puszczeniem kibiców, czy ich było mniej, czy więcej. Pamiętamy sytuację, że to niektórzy redaktorzy liczyli mi głowy na stadionie podczas meczu. No, trzeba naprawdę wpadać na abstrakcyjne pomysły, żeby zamiast oglądać mecz, liczyć, czy na stadionie było 25%, jak jadą w kółko żużlowcy, i na trybunach liczyć tych poszczególnych, prawda, kibiców i robić stop klatkę, czy ich było 25%, czy nie. No przecież to jest jakaś paranoja życia. Za to no, biłem się z tymi różnymi, walczyłem z tymi donosami, odpierałem ataki przez dobre ostatnie praktycznie 2 lata. Ale co jest tutaj chyba najbardziej takie zasadne w tym wszystkim, że ja myślę, że po prostu w pewnym momencie zacząłem być, może nie to, że niewygodny, tak? Myślę, że trochę moja osoba rosła w pewnego rodzaju siłę, jeżeli chodzi o siłę lokalną. Powiedziałem, w jakim kierunku widziałbym, upatrywałbym swoje wybory polityczne. Powiedziałem to, że jestem gotowy, jeżeli będzie poparcie społeczne. Pamiętajmy, że brzydko się tak mówi, że jeżeli przyjeżdża osoba na dany teren, jest z innego miasta, to się mówi o tym politycznie, że to jest spadochroniarz. Więc dla wielu może takim spadochroniarzem właśnie byłem, który próbuje gdzieś się tam, nie wiem, wkręcić albo odnaleźć, prawda, w jakimś lokalnym środowisku. Ja to robiłem dla jakichś wewnętrznych ambicji, prawda. Wiadomo, że w polityce wiele osób, prawda, też patrzy przez pryzmat tołku. Ja akurat patrzyłem przez pryzmat biznesu i pewnych ambicji. Niekoniecznie jakiegoś stołka, który mógłbym dostać, prawda, w polityce, tylko bardziej chodziło o to, że skoro udało się w swojej historii życia doprowadzić do tego, że miałem sukces zawodowy. Przepraszam. Prezes do mnie dzwoni, jednego z klubów, które lubię, chyba nie ogląda. Za to, tak jak powiedziałem, no jakie sukcesy za mną były, tak? Wydaje mi się, że miałem dość czytelne takie poparcie, prawda, jeżeli chodzi o kibiców w Gorzowie. Powiedziałem w pewnym momencie, że skoro no, nie biorę z tego klubu pieniędzy, to może pewnym rodzajem takiego, jak nie wiem, pewnego podziękowania byłoby to, że może pójdę do polityki i właśnie ci kibice, którzy chcą mi podziękować za tą moją pracę, no podziękują mi w tych wyborach. No tak sobie poszedłem na skróty myślowo. Ale sądzę, że to stworzyło pewnego rodzaju zagrożenie i to zagrożenie nie wszystkim było na rękę. I stąd się ta nagonka właśnie na mnie pojawiła, bo widać o tym, że ona w pewnym momencie była bardzo intensywna. Pod milionem różnych pretekstów, prawda, tak jak powiedziałem, no nie odgarniałem tych donosów, nie skończyłem z prezesem Roskiem. Tak? Prezes Rosek powiedział mi kiedyś, jak przyjechał po juniora do nas do Gorzowa, jak wypuszczaliśmy jednego z zawodników, powiedział wtedy do mnie, mówi, ile Marek masz prowadzonych postępowań z donosów? Ja mu powiedziałem, chyba, nie wiem, tam 12. On mówi, słabo, ja mam 38. Ja mówię, o kurczę, to ja sobie nie wyobrażałem, że to o to chodzi. No wiadomo, każdy prezes inny kaliber. Nie sądziłem w ogóle, że będę miał jakiekolwiek postępowanie jako prezes Stali Gorzów. No, biłem się już w pewnym momencie z 12. No ale no niestety, to tak to mniej więcej wygląda. No taki jest też sport, prawda? Ma dobre i złe strony medalu. Myślę, że gdybym dalej został tylko prezesem, to sądzę, że nie byłoby tej całej fantastycznej historii z tym odwiedzaniem mnie o 6 rano. No i właśnie jeszcze takie pytanie do tego, bo to na pewno ciekawe, no i może ludzi ktoś mnie... Nie słyszę po tym telefonie, czy mnie słychać? Tak, tak. Tak, słychać pana. Co, no, jeżeli co mnie słyszycie, to ja nie słyszę waszych pytań teraz, ponieważ tak jak powiedziałem, ten telefon spowodował też to, że straciłem głos. Nie słyszę was. A teraz lepiej już może? Coś, przepraszam, spróbujemy to jakoś naprawić. Zobaczymy, czy coś tu się uda. Proszę dać mi sekundę, bo tak jak powiedziałem, telefon spowodował to, że straciliśmy głos. Dobrze, bo tu widzę już kolejne. Myślę, że po twoim pytaniu, myślę, Pawle, przejdziemy powoli do pytań z czatu, bo już widzę pierwsze ciekawe. No też niestety się was nie słyszę. To jest największe. Widzę, słyszę tylko pogłos tak jakiś, tak, ale niestety nie słyszę. Coś będzie słychać. Proszę powiedzieć coś. Czy jesteśmy już? Niestety. Musimy się niestety na chwileczkę rozłączyć i się połączyć jeszcze raz. Dobrze? Oczywiście. Bo ten telefon spowodował to, że straciłem głos. Okej? Rozłączamy się. Moi drodzy, macie teraz szansę na zadanie jeszcze większej ilości pytań.
Tak. Czekamy na prezesa Grzyba. Ja już tutaj selekcjonuję, tak więc proszę o zadawanie pytań. Były prezes Staligorz już z pewnością na nie odpowie. Moje pytanie będzie bardzo krótkie, więc nie będzie problemu. Myślę, że też odpowiedź nie będzie tak długa. Dokładnie, więc... teraz troszkę dajmy naszym widzom też pole manewru i myślę, że po tych delikatnych, krótkich problemach technicznych wrócimy do naszej rozmowy. I widzę, że już pan Marek... Telefon spowodował niestety to, że ten głos zniknął, szczególnie z waszej strony, nie słyszałem. Teraz lepiej, teraz już nas słychać? Teraz słyszę wszystko, możemy spokojnie. Zanim jeszcze przejdziemy do pytań naszych widzów, ja tylko jedno pytanie. Co czuł właśnie w momencie zatrzymania Marek Grzyb i Marek Grzyb prezes? Bo to wiadomo, że to dwie osoby, tak? I jakby wiadomo, to takie pytanie trochę, może nie na miejscu, ale co prezes czuł wtedy, tak? Bo to jest, czy to była złość, czy... Znaczy myślę, że każda osoba, która miała, a naprawdę nikomu tego nie życzę, każda osoba, tak mi się wydaje przynajmniej, przede wszystkim w pierwszym momencie czuje jakieś takie zdziwienie, przerażenie, tak? No oczywiście ja rozumiem, że są dwa różne typy, nazwijmy to przestępców. Jedni tacy, którzy nie wiem, poszli, ukradli coś i wiedzą, że coś zrobili, a inni tacy, którzy tak jak powiedziałem żyją, dostają sygnały, że będę aresztowany. Zresztą ja po tej pierwszej próbie aresztowania powiadomiłem wszystkie najważniejsze osoby w Gorzowie. Ja nie robiłem z tego tajemnicy. Nie chcę dzisiaj personalnie wymieniać, ale wszyscy, którzy piastują jakieś ważne funkcje, stanowiska, prawda, w Gorzowie, tak, to u wszystkich tych osób w obecności świadków powiedziałem, że jest na mnie robione polowanie. I wszystkie te osoby zdają sobie z tego sprawę i dzisiaj po tym, kiedy zostałem zatrzymany na te 8 miesięcy, na pewno mówią to dzisiaj przeświadczeniem o tym, że no to nie był jakiś fake news, tak? Tylko że to polowanie nam nie było. A tak jak powiedziałem, życzliwe osoby mnie oszczały. To też jest o tyle dla nas dość istotne, że przy tym pierwszym postępowaniu w Szczecinie, tam z tej prokuratury wypływały informacje, tak? I te informacje po prostu krążyły. Zawsze mnie dziwiło to, jak to jest możliwe, że ktoś wie o tym. Ja na dzień przed moim zatrzymaniem dostałem telefon, że wokół mnie się będzie coś działo. Nie wiedziałem jeszcze co i o 6 rano, prawda, 25 pojawiły się u mnie służby, ale informacja wyciekła nie z Poznania, tylko informacja wyciekła ze Szczecina. To jest tam, nazwijmy to, jakiś głuchy telefon, nie przez osoby, które były mi życzliwe ze mną związane, tylko przez te osoby, które miały z próbą mojego zatrzymania czy aresztowania coś wspólnego. Ale to tak jak powiedziałem, te dowody bardzo wnikliwie i sugestywnie zbieramy. Myślę, że będzie jeszcze drugi etap jakby tej pierwszej sprawy na pewno. Tutaj muszę poczekać, tak jak powiedziałem, nie mogę w ogóle wypowiadać. Nie chcę, żeby ktoś od razu przerabiał moje słowa i mówił o tym, że Grzyb się doszukuje w tym zatrzymaniu aktualnym, prawda, jakiegoś podstępu. Ja mówię o tej pierwszej sprawie. Tam ktoś wydał postanowienie, tam ktoś na mnie coś zeznawał, prawda. Tutaj przyjechały służby na polecenie prokuratury i służby same podjęły decyzję, że to jest wszystko fake news i wyszły, tak? Ale jednak tam ktoś na mnie coś musiał obciążającego zeznać i prokurator z tym materiałem się musiał tam zapoznać. Za to konkludując jakby moje wypowiedzi. Wydaje mi się, że ta polityka była mi niepotrzebna. Tak? Gdyby nie ta polityka, to myślę, że nie byłoby tych sytuacji. Czy żałuję z perspektywy czasu? Chyba żałuję. Tak? No, nie było w tym nic przyjemnego. To przerażenie w oczach, o którym przed chwilą wspomniałem, kiedy się nagle pojawiają służby o 6 rano, to nie jest tylko przerażenie dla osoby, tak jak dla mnie, bo nie zapominajmy, ja jestem facetem. Tak? Ale tutaj były moje dzieci, prawda? No tu była moja żona, tu się pojawiło 17 osób, prawda, w tym domu, mnie, tak? Moja córka, która ma dzisiaj 10 lat, a miała 9, przecież to zapisuje jej się w historii na całe życie. Największym moim problemem było to, że postanowiliśmy z żoną, bo też nie wiedzieliśmy, jak długo, prawda, ten areszt będzie w stosunku do mnie trwał, że no niestety nie będę z córki na widzenia sprowadzał. Tak? Żeby nie zapisać jej tego, takiej rysy, prawda, gdzieś na całe życie, tak? Bo rozmawiałem z nią tylko przez telefon i to też nie bardzo często, bo telefony są, jak panowie wiedzą czy nie wiedzą, raz w tygodniu, tak? Za to tak jak powiedziałem, proszę mi uwierzyć, nie jest to nic miłego, nie życzę tego nikomu, za to na pewno życzę to tym osobom, które jeżeli przykładają palec do takiej sytuacji, wyrządzają innym krzywdę, to stałym konsekwencją i całą szczerością i siłą tym osobom życzę dokładnie tego samego, żeby tak armować.
Dobrze, więc przejdźmy już do pytań z live czatu. Mamy pytanie od naszego widza. Kiedy według pana Bartosz Zmazlik wróci do Gorzowa? I ja to pytanie bym jeszcze przy tej okazji oczywiście zbudował, mianowicie do relacji z Bartoszem Zmazlikiem, bo też oczywiście były różne artykuły, spekulacje na temat właśnie tych relacji między wami. No i jak to właściwie wyglądało? Czy to rzeczywiście były takie bardziej pozytywne relacje, aniżeli negatywne? Czy były jakieś sytuacje takie między wami może mniej przyjemne po prostu, czy się przytrafiały? Bo wiadomo, coś wycieka do mediów, nie wiadomo też na ile oczywiście z tych rzeczy jest to prawdą, jedni szukają sensacji, inni nie. No i przy okazji też jeszcze, jak już będzie poruszony temat Bartka Zmazlika, też bym prosił pana o ocenę siły Stali Gorzów w tym sezonie. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o moje relacje z Bartkiem, no faktycznie wszyscy dzisiaj już mamy to przerobione. Była taka na początku mojej kariery jako prezes sytuacja, że generalnie no, można powiedzieć, że powiedziałem w stosunku do Bartka dwa słowa za dużo, w trosce jakby o Stal Gorzów, tak? To był ten słynny mecz na otwarcie sezonu z Unią Leszno, prawda, kiedy no, trochę nie do końca wydawało mi się, że powinien wykonywać pewnego rodzaju, prawda, czynności marketingowe dla swojego głównego sponsora, firmę znamy. No nie wiem, no wtedy była taka sytuacja, że między nami, można powiedzieć, doszło do jakiegoś tam wymiany zdań, ale to nie była jakaś ani krzyga, ani jakaś histeria, proszę nie konkludować. No generalnie powiedziałem o tym, że powinien się bardziej chyba koncentrować wtedy w ten dzień na tym meczu, niż na robieniu jakichś usług marketingowych. Ja myślę, że później sobie to wytłumaczyliśmy, prawda, i to już jest historia. Bartek generalnie no, zaprosił mnie też na swój ślub, więc nie mogłem na nim być. Ja Bartka rozumiem, że przyjął dobrą ofertę, tak, i wcale nie mam... Prawdopodobnie każdy z nas by przyjął w końcu lepszą ofertę, tak? No, to nie jest też tak, że tym bardziej, że tu rozmawiamy już o konkretnych pieniądzach, tak? Każdy ma karierę, prawda, w swoim życiu sportowca przez jakiś okres czasu. Wydaje mi się, że Bartek zrobił dla Stali bardzo dużo. Bartek zdawał sobie z tego sprawę, że no nie jesteśmy najbogatszym klubem w Ekstralidze. I wcale mu się nie dziwię, że skorzystał jakby z tej oferty, tak? Bo z tego, co media donoszą, to ta oferta była bardzo konkretna, a myślę, że jeszcze podparta tym 3-letnim kontraktem z Orlenem, prawda? Więc myślę, że, bo mówi się nieoficjalnie również o tym, że Werwa będzie sponsorem, Orlen Werwa będzie sponsorem tytularnym motoru, z tego, co w mediach gdzieś czytałem, słyszę. Więc no, patrząc marketingowo dla takiego Orlenu, prawda, no to się składa w całość, tak? Bartek w Lublinie, prawda, Orlen sponsorem, tak? No marketingowo to tworzy dobry case. A czy Bartek wróci do, czy Bartek wróci do Gorzowa? Ja myślę, że jest duża szansa na to. Za to dopóki będą mocne propozycje finansowe dla Bartka, to może być taka sytuacja jak z Patrykiem Dudkiem. Ja powiedziałem to wcześniej, że jak Patryk odejdzie w jednym z wywiadów, które udzieliłem jeszcze jako prezes Stali Gorzów, powiedziałem, że jeżeli Patryk Dudek odejdzie z Panu Bazu, to ja widzę to raczej słabo, że on do niego szybko wróci. Jeżeli Bartek odszedł ze Stali Gorzów, i tak jak powiedziałem, jeżeli to nie jest kiełbasa wyborcza i na przykład pieniądze ze spółek Skarbu Państwa porówno podzieliły się na przykład przez kluby, które jadą o strefę medalową, albo na wszystkie kluby. Ja nie chcę nikogo tu wykluczać, tak? Za to, no to wiadomo, że w sporcie, czy to grają osoby, czy Iga Świątek gra w tenisie, ten kto wygrywa dostaje zawsze trochę więcej niż ten kto jest drugi czy trzeci, tak? Ale gdyby ta dysproporcja była też jakaś zachowana, to by dawała równe szanse, tak? Wszystkim, tak? Na przykład, że mamy jakąś pulę do wygrania, tak? No to wtedy wiadomo, podejmujemy ryzyko, budujemy budżety, no każdy z nas wie, albo ma trochę szczęścia, albo lepiej zarządza, albo ma lepszych zawodników, prawda, żeby coś takiego wygrać. Jeżeli Bartek będzie miał silną propozycję i duże wsparcie dużego sponsora akurat w tamtym ośrodku, którym jest dzisiaj Lublin, to ja sądzę, że Bartek nie wróci. Jeżeli się coś zmieni po wyborach, i na przykład, nie wiem, Stal Gorzów będzie sobie dobrze radziła i marketingowo będzie dobrym case'em, prawda, dla jakiejś dużej firmy, to wtedy może wrócić. Tak? Za to myślę, że na tyle, co mam nos biznesowy i potrafię ocenić sytuację, dzisiaj Bartek w Lublinie dostał naprawdę kontrakt życia.
przy tym kontrakcie jeszcze również z Orlenem na 3 lata. Tak? I sądzę, że patrząc przede wszystkim na to, że w tym roku też są wybory, to myślę, że ta propozycja na pewno była optymalna i uzgodniona już wcześniej, tak? No bo tak jak powiedziałem, sport to też polityka. A ja chciałbym, żeby Bartek wrócił oczywiście, bo Bartek tworzył idealny klimat w Staligorzu i nie da się opowiadać różnych dyrdymałów, prawda, że dzisiaj się tworzy, nie wiem, rozkłada się siły na wszystkich zawodników i nie buduje się marketingu wokół jednego. W Staligorzu nigdy tak nie było, że budowało się marketing tylko wokół Bartka Zmarzlika. Oczywiście Bartek Zmarzlik był największym magnesem, bo był Polakiem, był trzykrotnym mistrzem świata, tak? I każdy taki element wykorzystuje i mnóstwo kibiców przychodzi oczywiście dla klubu, dla drużyny, ale przede wszystkim również też przychodzą dla Bartka. Nigdy Gorzów przede wszystkim też nie będzie Lublinem, czy nigdy nie będzie Wrocławiem, jeżeli chodzi o potencjał, prawda, miasta, tak, no, tam mamy duże zaplecze, prawda, hotele, prawda, nie wiem, stare rynki, prawda, różne rzeczy, tak, no, trzeba też brać takie elementy pod uwagę, nie dlatego, że ja jestem przeciwko Gorzowowi, bo ja akurat bardzo się cieszę, że właśnie w Gorzowie udało się osiągnąć w małym mieście, prawda, czy niedużym mieście, nie z tych największych w Polsce, prawda, udało się osiągnąć ten sukces sportowy. To był ten główny właśnie argument, który przekonywaliśmy największą grupę medialną Discovery, że to jest fantastyczne właśnie, że w takim Gorzowie staje się w szranki, prawda, w rywalizację sportową z takimi bogatymi miastami, prawda, jak Wrocław czy Lublin, tak, które są kilkukrotnie większe. Tak. Jeżeli udaje się wygrywać te mecze, jeżeli udaje się budować skład, jeżeli przy tym zapleczu kibiców i sponsorów buduje się silny klub, tak jak zrobiła to na przykład Unia Leszno przez ostatnie lata, to jest sukces. To wtedy można powiedzieć, nie no super, jestem gość, kurczę, zrobiłem dobrą robotę z zarządem, mam dobrych trenerów, mam dobrych zawodników, to jest fantastyczne. Za to no dzisiaj to wydaje się, że przy tym wsparciu finansowym tych dużych firm, prawda, no te dysproporcje są dość duże, a jednak w sporcie, tak jak powiedziałem, tam też chodzi o pieniądze. I tutaj mam jeszcze tak na wesoło pytanie odnośnie telefonu. Prezes którego klubu dzwonił do pana, że aż telefon odmówi panu posłuszeństwa. myślę, że się nie obrazi, dzwonił do mnie Piotrek, a wszyscy powinni wiedzieć, jaki Piotrek. W porządku. I jeszcze nawiązując jeszcze właśnie do tego pytania, bo pytałem jeszcze pana o jak pan sąduje, jak pójdzie Staligorzu w tym sezonie i czy według pana Maciej Waculik jest w stanie w tym momencie jako taki ten zdecydowany lider drużyny zastąpić Bartka Zmarzlika? Znaczy Martin Waculik jest fantastycznym zawodnikiem i fantastycznym człowiekiem. Ja naprawdę bardzo mi zależało też na tym, żeby właśnie to on był tym zawodnikiem, który wróci do Staligorzów. Oczywiście pracowało nad tym kontraktem wiele osób, żeby on wrócił i nie mogę sobie przypisać tego sukcesów, bo pamiętajcie, ja zawsze mówiłem jedną rzecz, że sukcesy Staligorzów to nie są sukcesy Marka Grzyba. Sukcesy Staligorzów to są sukcesy nasze, tak? Wszystkich nas, tak? Tym się na przykład próbowałem różnić. Oczywiście wiele osób mówi tam, że nie wiem, że trochę się kreowałem i tak dalej. No dobra, okej. Okay. Każdy ma jakby prywatną ocenę, za to nigdy nie było tak. Zawsze mówiłem, że to my, a nie ja, tak? I jeżeli chodzi o Martina, Martin raz już udowodnił, że potrafił w Falubazie, wtedy jak weszli do play-offu i nie zdobyli medalu, tak? To teraz u mnie piesek lata. To wtedy Martin pociągnął Falubas, prawda, do tego, że weszli do tych play-offów, tak? I Martin Waculik jest w stanie, bo to jest fantastyczny człowiek z fantastyczną osobowością, jest w stanie jakby pociągnąć tą drużynę do tego. Ale czy dzisiaj patrząc na to, jak zmontowane są trzy inne kluby, co najmniej trzy, nie chcę nikogo urazić, proszę zawsze pamiętać o tym, że każdy ma prywatną ocenę do tego, kto jaką ma siłę rażenia. Ja pamiętacie, powiedziałem, jak się wszyscy ze mnie śmiali, że Stal Gorzów pojedzie w tym roku o złoty medal, tak? I przed sezoną, jak to mówiłem twardo, to wszyscy mówili, nie, Grzybowi to tam sodówka odbiła, palemkę ma w głowie i tak dalej. No. Niewiele brakło, prawda? Niewiele brakło, a były faktycznie po drodze różnego rodzaju kontuzje, żeby ta Stal Gorzów wygrała. I wiem o tym, że po czasie to łatwo powiedzieć, za to najtrudniej jest powiedzieć przed sezonem, tak? Oczywiście każdy może powiedzieć, jadę po złoty medal. Za to patrząc oczywiście też na inne drużyny, ja upatruję trzech faworytów. I w tych trzech faworytach, pomimo tego, że moje serce jest dalej żółto-niebieskie, to no, nie, ktoś mi nie powiedział, że Motoru Lublin albo Grudziądza, to jest Staligorzów.
Za to nie upatruję w Saligorzu faworytach na pewno i zdroworozsądkowo ja w tym roku stawiam na Włókniarz Częstochowa. Oczywiście też jakby z korzeni, z mojej sympatii do drugiego w kolejności klubu w Polsce, pomimo tego, że z Michałem czasami Święcikiem wymieniliśmy różne zdania, to ja go prywatnie lubię. Tak? Ja naprawdę lubię Włókniarz Częstochowa. Tak? Wiele osób mówiło o tym, że przez tą rozdzielnię i przez tą Glinkę żeśmy się tam pokłócili, no ale to jest sport, panowie. No, każdy z nas dba o swój interes, no tak w życiu niestety jest, za to my nie jesteśmy z Michałem pokłóceni. Tak? My rywalizowaliśmy ze sobą i każdy dbał, za przeproszeniem, o swój tyłek. Tak? Za to jeżeli chciałbym, żeby ktoś wygrał w tym roku, to chciałbym, żeby wygrał Włókniarz Częstochowa, bo Włókniarz Częstochowa zasługuje na ten tytuł. I przede wszystkim bardzo pięknie zbudował się w Częstochowie Raków Częstochowa, którym zrobiona jest fantastyczna robota. Wiem, że Michał też jest fantastycznie zaangażowany w to, żeby budować silny włókniarz i chciałbym, żeby wygrał Michał, tak, z włókniarzem. To jest moje oczekiwanie, na kogo stawiam. Oczywiście bliska jest mi Stalgorzów, za to niestety no, z czystym sumieniem nie upatruję jej w roli faworytów. Nie dlatego, że jej nie kibicuję, bo zawsze będę jej kibicował. Ale z tym składem ja nie sądzę, że ona ma szansę na to, żeby wejść w strefę medalową. Jeżeli widzę jakąś konkurencję, to myślę, że silnym klubem ze silnym składem będzie Betar Sparta Wrocław i tu upatruję konkurenta do złotego medalu. No i oczywiście widzę też, że Lublin ma szansę powalczyć o to, żeby bronić tego tytułu. Za to ja nie do końca w to wierzę. Nie do końca w to wierzę. Nie dlatego, że zaraz Lubelaki się odezwią, kibice z Lublina, bo gdzieś jakieś różnego rodzaju są, jak widzę, jak są komentarze, to Gorzów na Lublin, Lublin na Gorzów. No nie, no nie ma podziału. Panowie, no każdy tu walczy o swój interes, prawda? Ja powiedziałem, że niesprawiedliwe było to, że Lublin dostawał tyle pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, że miał te pieniądze na wyciągnięcie ręki. Teraz się coś zmienia, więc dobrze, w końcu ktoś te decyzje podejmuje, że inne kluby w Ekstralidze te pieniądze zaczynają dostawać, bo albo dostają wszyscy, albo nie dostaje nikt. Taka powinna być zasada. Ale myślę, że ta trójka to są trójka faworytów do medalu. Tak jak powiedziałem, życzę Włókniarzowi złotego medalu, widzę Betard Spartę Wrocław i widzę Motor Lublin w gronie faworytów. Innym życzę też sukcesów. To nie jest tak, że nie lubią Unileszno, prawda, Grudziądza, prawda, czy nawet nie kibicuje Krosnu, bo Wilki Krosno na przykład prezesa Grzegorza bardzo szanuje za wykonaną pracę, którą wykonał, bo tam też widać, że jest ogromny potencjał w tym klubie i tam jest wykonana dobrze praca, więc tak jak powiedziałem, wszystkim tym klubom kibicuję, ale realnie oceniam tą trójkę jako faworyt. Mam nadzieję, że nie wydarzy się jakiś psikus w Staligorzu, tak? I nie będzie powtórki z rozrywki z roku 2019. No powtórki nie będzie, bo Bajerzy w tym roku nie ma, tak więc jak już to ewentualnie to miejsce zagwarantuje pewne utrzymanie. Natomiast czy widzi Pan szansę Staligorzów na awans do playoff i powiedzmy jeszcze jakąś rywalizację z tymi czołowymi drużynami, bo pewnie o to też będzie dosyć ciężko. Znaczy ja widzę generalnie, życzę Staligorzów, żeby weszła do playoff. Życzę z całego serca, bo tak jak powiedziałem, jeżeli jest się prezesem, czy było się prezesem prawda, klubu, który się kocha, to ja życzę im nawet złotego medalu, ale oceniając jakby szanse Staligorzów, patrząc na tamtą trójkę, tak, i patrząc na to na przykład, że Toruń też no, na pewno będzie chciał coś sobie udowodnić, będzie to naprawdę trudne, żeby wejść do strefy medalu. Tak uważam. Ja życzę to, bo tak jak powiedziałem, pamiętamy ten sezon, kiedy Martin Waculik pociągnął Falubas, prawda? I przejechali sezon i później chyba zostali bez medalu, bo zajęli czwarte miejsce wtedy w play-offach. Chyba tak było. Ale był taki moment. Naprawdę życzę im wszystkim jak najlepiej. Za to realnie patrząc no, jakimś takim nosem prezesa czy byłego prezesa klubu żużlowego, wydaje mi się, że Stal na pewno nie jest w gronie faworytów. Paweł. Takie pytanie. Czy prezes ma zamiar pojawić się na stadionie w najbliższym sezonie i zobaczyć mecz na żywo z Staligorzu? Ja mam takie zaproszenie. Nawet wczoraj pisałem z jedną z fantastycznych osób, która jest kibicem Staligorzu. Zaprosiła mnie na prostą do sektora. Napisała mi kilka ciepłych słów. Pozdrawiam Małgosiu.
i Pawła, więc wielu kibiców do mnie proszę słuchać. Naprawdę to jest bardzo miłe o tym, że niektórzy zapomnieli albo parzy ich zielona słuchawka w telefonie, żeby do mnie zadzwonić. Naprawdę dzwoni i pisze do mnie mnóstwo osób z podziękowaniami, a wcale ich nie oczekuję. Za to serdeczności dzwoni i zaprasza mnie na stadion. Tak jak powiedziałem, na pewno przyjdzie moment, że przyjadę do Gorzowa, może niekoniecznie do Loży, prawda? Za to bardzo chętnie gdzieś na Koronie, prawda, sobie siądę, czy na Prostej, czy gdzieś na jakimś łuku. Myślę, że wiele osób mi pisze, że byłem jedynym prezesem Stali Gorzów, który przed meczem spacerował po Koronie i witał się z kibicami. Także nawet za poprzednich prezesów jakby tego nie było. Może podpowiedziałem coś nowemu prezesowi, że to fajnie też przejść się po Koronie, prawda, i się czasami, prawda, z kibicami porozmawiać, bo kibice też tego oczekują, a te rozmowy są potrzebne. Bo wtedy i kibic jest zadowolony i prezes się czegoś przy okazji dowie, co słychać właśnie u tych ludzi, którzy tworzą ten sport. Ale tak jak powiedziałem, wczoraj dostałem zaproszenie na mecze wszystkie do PSŻ-u, do Poznania. To znaczy, że ten szacunek u tych osób jest, prawda, i ten kontakt też jest. To jest na pewno bardzo sympatyczne. Za to, no, nie wiem, no, gdzieś widocznie aktualny prezes zgubił mój numer i zapomniał, prawda, że kiedyś tworzyliśmy razem zarząd w jednym klubie. Poruszył pan też trochę inne sporty, mianowicie piłkę nożną, Raków Częstochowa. Ja bym chciał też poruszyć kwestię odnośnie pytania naszego widza, odnośnie rozliczenia dotacji z piłki ręcznej, bo tutaj oczywiście też dużo artykułów już na ten temat się też przelało i wciąż jakieś dalsze postępowania są w tej sprawie, czy jak to w ogóle się stało, że takie te dotacje zostały źle rozliczone? Znaczy ja jestem bardzo też zdziwiony, ale proszę też zauważyć, że też jest postępowanie prowadzone. Nie mogę niestety też za dużo powiedzieć. Ja tylko jestem w ogóle trochę zdziwiony tym postępowaniem, tak? Bo ono też jakby oczywiście jest z donosu tej samej osoby, która pisała te wszystkie inne donosy. To był naprawdę ekstremalny czas, tak? To był czas covidowy, prawda, gdzie były lockdowny, były zamykane firmy, zamykane były galerie, nikt nie wiedział, co będzie i tak dalej. Harmonogramy były robione przed COVID-em. Przecież rząd, posłowie stworzyli sobie pewnego rodzaju możliwość, takie ubezpieczenie, że nie odpowiadają za decyzje, które podejmowali, prawda, posłowie czy ministrowie w tym okresie COVID-owym, bo nikt nie wiedział, co będzie, tak? I tu nagle, prawda, przy tym, kiedy ten harmonogram nie został zrealizowany zgodnie z planem, tak? No to tak jak powiedziałem, no dzisiaj trzeba było pozamykać wszystkich w Polsce dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli, tak? Bo dzieci miały być w szkołach, a siedziały w domach na online'ach, tak? Więc idąc tym drogiem myślenia, prawda, no to możemy dochodzić do jakiejś paranoi, tak? No za to tak jak powiedziałem, no był faktycznie harmonogram stworzony przed COVID-em, tam nie wiem, w lutym do podpisania umowy dotacyjnej, w marcu, na przełomie marca, kwietnia wybuchł COVID, prawda? No i okazało się, że wszystko to, co zakładaliśmy, jest inaczej, tak? I ja nie rozliczałem akurat tej dotacji, prawda? Jest tylko podpis na dokumentach w klubie, tak? Bo nigdy ja się na tym nie znałem, zresztą ja też wszystkiego nie robiłem w tym klubie, więc byłem w ogóle zdziwiony, że ktoś mi postawił zarzuty do tego, tak? No ale no, widać, że no, jest jedna osoba bardzo intensywna, prawda, w tym wszystkim, która lubi pisać te donosy, prawda? Prezes Mrozek mi też powiedział, że na niego napisał na przykład donos, tak? I się zawsze zastanawiałem, jak to jest możliwe, że w Rybniku do tej sprawy z Łagutą, tak? Co nazwał prezes Mrozek ruską świnią chyba, tak? Coś takiego, Łagut, tak? No to ta sama osoba z Gorzowa napisała donos dla prezesa. A myślę, że nie tylko nam Mrozka napisał donos, to myślę, że tam drukarka działa 24 godziny na dobę. No właśnie, ja już tu mam kolejne pytanie z live czatu. Czy udzieli pan poparcia dla Remigiusza Turka na stanowisko prezesa Stali Gorzów? Jest pan wciąż członkiem stowarzyszenia? No powiem tak, że przynajmniej pan Remigiusz Turek nie zapomniał, jak wygląda zielona słuchawka w telefonie. I kiedy mnie nie było, to dzwonił przynajmniej do mojej żony, pytał się, czy nie potrzebuje czegoś, jakiegoś wsparcia, więc okazał się człowiekiem. No, ma ludzkie cechy, więc zawsze będę kibicował osobom, które przejawiają jakieś normalności. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, no ja niekoniecznie już w moim życiu
sport w ogóle wchodzi w grę, tak? Więc myślę, że osoba zaangażowana z Gorzowa, która nie dzieli, a łączy, dla której hasło stalowa rodzina jest stalową rodziną, myślę, że to jest na pewno osoba odpowiednia na stanowisko prezesa. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek dyskusji, jeżeli będziemy oceniać aktualnego prezesa i aktualny zarząd w jakimś tam momencie, to na pewno będziemy się zastanawiać, jakie są możliwości. Zatem tak jak powiedziałem, no, dopiero sezon się zaczyna. W październiku będziemy mieć pierwsze jakieś, prawda, momenty, żeby podjąć jakąś decyzję, jeżeli chodzi o cenę, prawda, danej pracy. Ja tak jak powiedziałem, ja się martwię. Tak? Ja z tego, co słyszę, jak słyszę o wartościach kontraktów, zawodników, o pomysłach aktualnych, o tym, co się dzieje w klubie, przez osoby do mnie dzwonią, to ja się trochę martwię, że te 3 lata mojej pracy i tego zarządu, który był, mogą niestety pójść na marne. Pomimo tego, że widzę tam jakieś różnego rodzaju aureole wokół zarządzania w tym klubie, za to no niestety dużo ludzi też mi mówi pewne rzeczy, które budzą mój niepokój. I sądzę, że przede wszystkim, proszę pamiętać, ja jestem przekonany, że Remigiusz Turek zarządzałbym tym klubem nie z perspektywy profitów, tak? Jakichś finansowych czy innych, tak? Nie wiem, nie chcę powiedzieć dzisiaj za dużo, tak? Ale ja nie oceniam dzisiaj z perspektywy czasu, czy dzisiaj w klubie zarządzanie tym klubem jest też no profit. Oczywiście można pięknie powiedzieć, że jako prezes nie biorę pieniędzy. Pytanie, czy nie jest to ten sam model biznesowy, który był za prezesa Zmory, że jako prezes nie bierze, a jako dyrektor już bierze. Za prezesa Grzyba nie brał nikt zarządu pieniędzy z rady nadzorczej. To był główny warunek. Jeżeli chcesz być w zarządzie, w radzie nadzorczej, to masz mieć taki biznes, którego będziesz żył ze swoją rodziną, a nie będziesz żył z profitu z klubu. Bo klub to ma być twoja pasja, ambicja, nie wiem, to ma być coś, co robisz społecznie, tak? Taki mnie przyświecał cel. Ale tak jak powiedziałem, nie znam wszystkich szczegółów, trudno kogoś ocenić. Będzie moment na pewno na jakieś refleksje po sezonie. I kontynuując pytania z live czatu, wspomniał Pan o współpracy właśnie z Poznaniem, z PSŻ-tem Poznań i pytanie o naszego widza, czy według Pana Poznań jest w stanie w jakimś niedługim czasie stworzyć klub na miarę Ekstraligi? Fajnie, że coś się tam dzieje. Z tego, co słyszę, to jest mocno zaangażowany prezes z osobami z zarządu. Widzę, że no, pojawiło się bardzo dużo optymizmu wokół żużla w Poznaniu. Słyszę o przychylności również władz miasta. To i dobrze może rokować. No, nie zapominajmy, że Wrocław również się zbudował, prawda, albo Lublin wrócił. W dużych ośrodkach miejskich, jeżeli będzie oczywiście tylko potencjał w kibicach, którzy będą zainteresowani, ale pamiętamy, jak się żużel we Wrocławiu też budował, a dzisiaj jest na jakiej płaszczyźnie, prawda, i jak widać, jak wielu kibiców we Wrocławiu chodzi na Spartę Wrocław, to myślę, że Poznań byłby fajnym ośrodkiem, który mógłby się tutaj stworzyć jako silny ośrodek żużlowy w Polsce. I ja uważam, że nawet dla rozgrywek byłoby to potrzebne. Tak? No Poznań jest też fantastycznym miastem. Pierwszy krok już zostało zrobione, bo w zeszłym roku awans do pierwszej ligi i w tym roku już, że tak powiem, trzeba tak wyżej. Dokładnie. Tamten stadion niestety on potrzebuje modernizacji. I to jest najważniejsza rzecz, która jeżeli myślimy o poważnym żużlu w Poznaniu, to miasto musi niestety zainwestować środki w ten stadion. Bo on jest fantastycznie położony, on ma super lokalizację, wszystko się tam zgadza, no tylko się nie zgadza jego jakość. Tak? I tutaj ja nie mówię o tym, żeby nie wiadomo też jakie miliardy, miliony wydawać, ale myślę, że przynajmniej chociaż jakąś część, nie wiem, poszukać, prawda, wspólnych środków, żeby tak na przykład, prawda, tego, co zrobił Waldek w Ostrowie, spróbować przy władzach, przy poparciu miasta też spróbować coś, prawda, na tym stadionie zrobić. I to już byłby pierwszy bardzo znaczący krok. Za to też cieszy mnie to, że pojawili się tam dzisiaj ludzie, którzy myślą o tym żużlu poważnie w Poznaniu. I to rodzi pewnego rodzaju nadzieję, że ten żużel w Poznaniu się zbuduje. Tak? Miejmy nadzieję, że nie braknie im zapału i przede wszystkim, że kibice będą. Tak? Jeżeli kibice będą, a widać, że przychodzą i są zainteresowani, ten sukces pierwszoligowy już daje duży optymizm, to ja myślę, że Poznań może być gotowy na fajny żużel. I fajnie by było, gdyby on tu był, bo miałbym przede wszystkim bliżej.
Oczywiście teraz... nie zakładając, żeby ktoś na chwilę tego nie odczytał, że mi to dożywa daleko, bo jeździłem przez tyle czasu za własne środki i tankowałem samochód za prywatne, więc nie było to dla mnie przeszkodą, że jeździłem do Gorzowa, za to chętnie na dobry żużel w Poznaniu chętnie przyjadę. To teraz może jeszcze tak jedno pytanie, jedno z kibiców, też moje, bo jesteśmy chyba kibicami tego samego zawodnika. Zmienimy dziedzinę sportu, czy dalej Max Verstappen? Tak, tu się nic nie zmienia, oczywiście jak najbardziej, tak. No niestety nie mogłem wszystkiego oglądać tak przez pewien czas, za to widzę, że sukcesy są, prawda, i widzę ostatnio, że też na podium, prawda, dlatego tutaj moje zainteresowania i sympatie są dalej takie same. Tak więc tylko i wyłącznie jak najszybsze ściganie byłego pana prezesa interesuje. Ja oczywiście nadal zachęcam do lajkowania tego wideo, do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube oraz oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Pawle, czy ty jeszcze masz jakieś kolejne pytanie? Oczywiście, no to teraz właśnie propozycja dla prezesa. Bilety i oglądanie Formuły 1. Ciekawe? Oderwanie się od tej rzeczywistości polskiej i oglądanie Maxa na żywo. Znaczy ja powiem tak, no chyba, że coś wiecie, o czym ja nie wiem, bo z tego, co ja przynajmniej wiem, to na razie wyjechać nie mogę. Na razie muszę chwileczkę poczekać na polskiej ziemi, tak, no bo w związku z moim tak zwanym zmianą środka zapobiegawczego, czyli zmianą na kaucję i puszczenie mnie na środek wolnościowy, no niestety nie mam paszportu, tak? Więc przyjdzie pewnego przyjdzie taki dzień, pewny moment taki, że będę mógł sobie pozwolić, czy to, prawda, nie wiem, gdzieś polecieć, prawda, czy pojechać nawet na Węgry, prawda, żeby zobaczyć, czy do Niemiec, ale na ten moment, no niestety telewizja, hel, jakiś tutaj, tak jak byłem teraz na nartach, prawda, z żoną i z córką, prawda, jakaś Czarna Góra, no teraz uroki polskie przez pewien czas muszę jakoś sobie tutaj sympatyzować z tymi miejscami w Polsce. No oczywiście, no mam nadzieję, że ta historia zakończy się prędzej czy później, prawda, i z jakimś pozytywnym finałem. No, ale tak jak powiedziałem, no na razie jest jak jest. Mam tutaj też kolejne ciekawe pytanie z live czatu. Czy miał pan plan na zastąpienie Bartka z Mazlika? Może jakieś nazwiska przychodziły panu wtedy do głowy? No tak, ponieważ tak jak wspomniałem w wywiadzie, dowiedziałem się troszeczkę, bym powiedział trochę przy okazji o tym, że ten transfer on jest jakby już klepnięty i no, trzeba było się zastanowić, jakie możliwości były. Jest kilku zawodników, którymi moglibyśmy być zainteresowani, tak? No dzisiaj z perspektywy czasu jakby ciężko też o tym mówić, za to wiadomo, że potrzebowalibyśmy jakiegoś Polaka, tak? I jeden wydawał mi się bardzo sensowny. Pomimo tego, że mogą być różnego rodzaju animozje, prawda, związane z tym wyborem. I jest jeden, który wydaje mi się, że będzie miał fantastyczną karierę. Oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę, że to mogłoby być niemożliwe albo bardzo skomplikowane, ale też pokazał włóknia, że dało się wyciągnąć Maxa Drabika i Mikkelsena z Motoru Lublin. A skoro ich się dało wyciągnąć, a sam rozmawiałem, zanim ten zawodnik poszedł do Motoru Lublin z tym akurat zawodnikiem i z jego otoczeniem, ja bym bardzo chciał zobaczyć Dominika Kubę. Jeżeli mógłbym mówić o jakimś zawodniku, którego mi się podoba całokształt, nie tylko to, jak potrafi, prawda, jakim sportowcem potrafi być, jak potrafi jeździć na motorze, ale też jakim jest człowiekiem, tak? To Dominik Kubera w Staligorzu to byłby hit. Halo? Czy coś się znowu rozłączyło chyba? Teraz mnie słuchaj, tak, Dawida rozłączyło, więc mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. I teraz mam jedno pytanie z kibiców, niestety nie wyświetlę, ponieważ Dawid kierował tym wszystkim.
Jak pan myśli, dlaczego prezes Sadowski zdecydował się zatrudnić Oskara Pfeiffera? Bo to też takie pytanie ciekawe. Mnie też to ciekawi, dlaczego tak zrobił i ogólnie po prostu pewnie kibiców też, bo tak zadają pytanie, interesuje pana zdanie na ten temat. Znaczy, my przede wszystkim Oskara Pfeiffera zdecydowaliśmy o tym, że widzieliśmy go jako zawodnika takiego, nazwijmy to, prawda, rezerwowego w momentach covidowych, tak? On się tam pojawił, prawda, w pewnym momencie chyba, tak? Pamiętam, że ten kontrakt był 2 lata temu chyba, tak? Bo już teraz mam, tak? Więc Oskar Pfeiffer to jest na pewno walczak, zawodnik, który potrafi się ścigać i może się okazać, że naprawdę no, coś z tego będzie, tak? Ja naprawdę życzę zawodnikom Stali Gorzów jak najlepiej, tylko zastanawiam się, czy ten skład, patrząc na te składy tych innych drużyn, czy to jest na pewno ten skład, który stanie do jakiejś wyrównanej walki, tak? I pomimo tego, że kibicuję bardzo Stali Gorzów, to mam wątpliwości, tak? Ale tak jak powiedziałem, no może trzeba czasami poczekać, prawda? Może czasami trzeba się przekonać albo miło zaskoczyć. No to Oskar na pewno jest fajnym zawodnikiem i jest też fajny człowiek, więc sądzę, że no jakiś potencjał w nim na pewno trzeba. Tak? Pytanie, czy w starciu z tymi takimi, można powiedzieć, w dużej mierze kompletnymi drużynami, czy ta Stal Gorzów sobie na pewno ma szansę poradzić. I tutaj mam wątpliwość. Tam brakuje dzisiaj, w Stali Gorzów brakuje według mnie pewnego drugiego lidera, który pociągnie wynik. A czy po tym wszystkim, co się zdarzyło, jakby prezes zniechęcił się do sportu, jakby wspierania sportu, czy po prostu... Jakoś inaczej teraz prezes na to patrzy, bo wiadomo, że nie ma co ukrywać, przecież dawał prezes swoje pieniądze zarobione. I jak to przez pryzmat tego czasu i tego, co się stało ostatnio, jak prezes to widzi, czy jeszcze będzie się prezes tymi... Ja do sportu tak naprawdę to nie mam jakichś pretensji, tak? Ja mam ewentualnie żal do tych osób, które zafundowały mi ten kipisz w moim życiu i mojej rodzinie, tak? Ja mogę mieć pretensje do osób, których traktowałem jak przyjaciół, tak jak to powiedziałem pół godziny temu, że zapomnieli, jak wygląda numer do mojej małżonki, tak? Kiedy potrzebowała wsparcia, kiedy mnie nie było i kiedy tu był Armagedon i tsunami u mnie w domu, bo moi synowie z moją żoną nie wiedzieli za bardzo, co mają robić, tak? I to są takie momenty, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, tak? Ja mogę mieć o to pretensje, za to na pewno ja do Żużla nie mam żadnych pretensji, nie mam pretensji do nikogo tak naprawdę poza tymi osobami, które dzisiaj wymieniłem, tak? Mam pretensje do osób, które podłożyły mi świnie i mam pretensje ewentualnie do osób, którym wydawało mi się, że są moimi przyjaciółmi, tak? Ale to jest takie ludzkie, tak? To nie jest jakieś, że ja sobie coś tutaj fantazjuję, czy się na kogoś uparłem, tak? Za to pomimo, tak jak powiedziałem, pewnej rywalizacji pomiędzy prezesami, bardzo szanuję zarząd PG Ekstraligi, PZMOT-u, prawda, szanuję praktycznie większość osób, które jest związane, prawda, ze sportem. Oczywiście nie lubię czasami pewnych rzeczy, ale tak jak powiem, no nie wszyscy też lubili mnie, tak? Więc no niestety, takie są gusta, prawda? No jednych się lubi trochę bardziej, trochę mniej. Za to był naprawdę fantastyczny okres. To był okres, w którym przeżyłem fantastyczne emocje i tak jak powiedziałem, największym dla mnie takim chyba laurem było to, że właśnie walczyliśmy klubem w miejscu, w którym jest, prawda, Gorzów, z ogromną tradycją, z ogromnym zaangażowaniem kibiców i sponsorów i stawaliśmy, tak jak powiedziałem, jak równy z równym, prawda, z tymi takimi dzisiaj, można powiedzieć, bogatymi faworytami, tak? No to był ten właśnie najważniejszy taki element, że jednak warto było właśnie w Gorzowie ten Żużel zbudować. Tak? To, co mówiłem właśnie o tej decyzji Discovery, że jednak robimy to w Gorzowie, a nie robimy na przykład w innym mieście. Tak? Że dało się, prawda, osoby zarządzające sportem Discovery namówić właśnie do tego, żeby w Gorzowie wykorzystać ten moment na mistrzostwa. I tak jak powiedziałem, i to jest największa satysfakcja właśnie, że nie sztuka jest budować klub w bardzo bogatym miejscu, tak mi się wydaje, chociaż sport jest przewrotny i nie zawsze to też idzie w parze, tak, bo widzimy też w piłce nożnej takie momenty, że nawet ci najbogatsi, prawda, niekoniecznie wszystko wygrywają, ale na pewno dużo łatwiej się pracuje.
Na pewno się pracuje dużo łatwiej, jak mamy te wszystkie elementy na wyciągnięcie ręki. Tak? No bo jak mamy stadion 10-15 tysięcy, a w mieście żyje, nie wiem, 500-800 tysięcy mieszkańców, tak? To też się sprzedaje łatwiej bilety, też się łatwiej sprzedaje karnety, też łatwiej pozyskać sponsorów, tak? No przecież to jest logiczne, tak? I tutaj kolejne pytanie od jednego z użytkowników z naszego live czatu, czy o relacje z panem senatorem Komarnickim, czy on się skontaktował z panem właśnie w Senatorowi Komarnickiemu jestem bardzo wdzięczny, bo muszę powiedzieć, że zrobił dużo więcej niż sądziłem, że może zrobić. I to jest na pewno osoba, która mojej żonie i mojej rodzinie dała dużo pewnego rodzaju otuchy w tym trudnym momencie, a nawet bym powiedział, że zrobiła dużo więcej niż mogła. Tak? I to też, jeżeli można powiedzieć, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to tutaj senator Komarnicki okazał się prawdziwym przyjacielem i takie rzeczy na pewno będę pamiętał przez całe życie. Jak innych mogę tutaj punktować i mówić, prawda, bez problemu, prawda, o pewnych sprawach, że czegoś zabrakło, tak, to tutaj z czystym sumieniem mówię, zachował się jak klasa człowiek i na pewno będę mu dozgonnie wdzięczny za to, że w tym trudnym momencie zawsze przy nas był, przy rodzinie i zrobił wszystko, co mógł, żeby nam pomóc. Kolejne pytanie z live chatu. Ja wiem, że kwestie tutaj akurat wypowiedzi pana synowca dla Interi już poruszaliśmy na początku, ale wiadomo, widzowie łączą się z nami w różnym momencie programu i jeden z widzów pyta, jeżeli to, co mówi pan o synowcu się potwierdzi, czy zdecyduje się pan na kroki prawne przeciwko niemu? Panowie redaktorzy i słuchacze. Dzisiaj reprezentuje mnie 8 znakomitych prawników. Kancelarię z Warszawy, z Poznania i z Gorzowa. Myślę, że jedyną zasadą, którą Marek w życiu stosuje, to jest tak, że ja nikomu nie robię pierwszy nic złego ani krzywdy. Ewentualnie bronię się przed różnymi atakami. Tak? Za to po tym wszystkim, co się wydarzyło, szczególnie co dotknęło moją rodzinę, tak? No bo ja to mogę mówić, prawda, tutaj, że jako mężczyzna, prawda, no dzisiaj jestem psychicznie dużo mocniejszy jeszcze niż przed aresztowaniem, tak? Bo ten czas spowodował to i nie jestem żadnym frustratem, nie potrzebuję badań psychiatrycznych, bo tak jak powiedziałem, wiem, co mówię, wiem, co robię i za wszystkie swoje rzeczy jestem w stanie w 100% odpowiadać. Za to, no niestety powiedziałbym to tak, jak chciałbym tego użyć, ale byłoby to słowo bardzo niecenzuralne. Bardzo nie lubię, jak ktoś wyrządza drugiej osobie krzywdę. To jest dla mnie haniebne i na pewno nie będzie zgody na pewne rzeczy. Jeżeli okaże się, że te wszystkie sprawy zakończą się, prawda, i będziemy znali jakby ich efekty i te pewne również dowody, które posiadamy, będą miały wartość tego, żeby rozliczać osoby, które pomogły mi w tej sytuacji, to ja dzisiaj mówię tak, oczywiście, za to, co spotkało moją rodzinę, za to, jakim jestem człowiekiem i jakie mam zasady, tak, nie ma możliwości. Jestem głową rodziny, powinienem strzec swojego domu, powinienem strzec swojej rodziny, powinienem strzec swojej żony i swoje dzieci. I każdy facet, który czuje się facetem, powinien robić to sam. Jeżeli ktoś robi coś z premedytacją, żeby komuś zaszkodzić, to obowiązkiem mężczyzny, ojca jest to, żeby strzec rodzinę. Ja na pewno, tak jak powiedziałem, nie dam się przestraszyć, niezależnie od tego, czy miałbym spędzić jeszcze raz taką przygodę, to zawsze będę dbał o bezpieczeństwo mojej rodziny. I każdej osobie, która będzie próbowała je naruszyć, zawsze, można powiedzieć, zawsze stanę w szranki, żeby nie zaprzątnąć, nie doprowadzić do utraty bezpieczeństwa mojej rodziny. I tutaj się nic na pewno nie zmieniło i nic się nie zmieni. Ta sytuacja spowodowała to, że jestem psychicznie dużo mocniejszy
i na pewno dojdę w pewnym momencie do takiego dnia, kiedy uda się te wszystkie fakty ujawnić i rozliczyć osoby, które w moim odczuciu z premedytacją w niektórych tych elementach brały udział. Czyli jak to mówią, tutaj działa ta maksyma, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Dokładnie. I myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania z naszego live czatu. Bardzo dziękujemy za aktywność oczywiście i za oglądanie naszego dzisiejszego magazynu. Właśnie, mam to pytanie. Jak było z odejściem Krzysztofa Kasprzaka i zatrzymaniem go w stali? No, sytuacja z Krzysztofem, Krzysztof zrobił jedną na pewno fantastyczną rzecz, że po tym, kiedy mógł odejść do Lublina, został w stali i chciał nam pomóc, prawda, po barażach, i za to jestem mu bardzo wdzięczny. Później ten następny sezon, niestety ten sezon no, nie był też jakimś super udanym sezonem dla Krzysztofa, tak? I to są zawsze trudne decyzje dla zarządu, tak? Pomimo mojej sympatii, prawda, do Krzyśka za to wszystko, co zrobił dla Stali Gorzów. No niestety tak w życiu też jest, że trzeba podjąć jakieś decyzje, prawda? I te decyzje czasami są, bym powiedział, też niekorzystne z perspektywy czasu i pewnych osiągnięć. Za to mam przynajmniej takie wrażenie, że no staraliśmy się, a tutaj trener Chomski starał się zapewnić jakieś środowisko też i wiem o tym, że był dość aktywny, prawda, przy tym przejściu, prawda, ze Stali do Grudziądza. Staraliśmy się, czy tam trenerzy starali się Krzysztofowi w pewien sposób pomóc, tak, żeby nawet przy tym przejściu z jednego do drugiego klubu, żeby to przejście w miarę było optymalne, tak. Za to no niestety, no tak jest czasami w sporcie, że pomimo sympatii, tak, trzeba podejmować decyzje, no bo tutaj, tak jak powiedziałem, no wynik sportowy też jest dość istotny, a Krzysztof miał te dwa sezony, no niestety takie, jakie miał, i no i jakieś takie decyzje niestety musiały zapaść. Jeszcze oczywiście wiadomo, temat Bartka z Mazlika jest zawsze najgorętszym, jeśli chodzi o Stal Gorzów, ale teraz już nie tylko. Kiedy pan się dowiedział o odejściu Bartosza z Mazlika? Ja to powiedziałem w wywiadzie chyba, że do Sportowych Faktów, że dowiedziałem się przypadkiem o tym w styczniu, tak? No zresztą no, można było się, analizując pewne sprawy, tej decyzji też spodziewać, tak? Myślę, że dla Bartka była to bardzo trudna decyzja i dla jego środowiska. Ja tak jak powiedziałem, ja rozumiem Bartka, tak? Ja naprawdę rozumiem, że no to jest czasami tak w życiu, że pomimo tego, że tą decyzję podejmuje się ciężko, no to niestety ważąc pewne różne elementy, no trzeba optymalnie się w tym wszystkim zachować. Myślę, że dla całego projektu Motoru Lublin to był decydujący moment, żeby Bartka wyciągnąć, i pomimo tego, że obroniliśmy go rok wcześniej z tym najwyższym kontraktem w PGE Ekstralidze, to tak jak powiedziałem, to był sufit możliwości Stali Gorzów, tak? A tak jak powiedziałem, no mamy rok wyborczy, mamy jakiś na pewno projekt marketingowy przygotowany przez Orlen. Jeżeli potwierdzą się informacje, że Orlen będzie sponsorem, chyba że już się potwierdziły, tego nie wiem, będzie sponsorem tytularnym Werwa Stali, przepraszam, Motoru Lublin, no to Bartek się wpisuje w cały ten projekt marketingowy, tak? No więc na pewno te rozmowy przy tym przedłużaniu Bartka kontraktu następne 3 lata no miały jakąś wagę, prawda? I tam te negocjacje na pewno były w tym kierunku, żeby Bartek w tym motorze Lublin się pojawił, tak? No, przynajmniej ci, którzy mają trochę wyobraźni, to wiedzą, jak to też działa. Tak, tak. No wcześniej pan w większych szczegółach oczywiście o tym mówił. Pawle, teraz twoja kolej. Ja tak naprawdę, tak jak prezes mówił, że też czas ograniczony, ja nie będę z tych, co będzie strzelał i męczył, bo przyjdzie jeszcze czas, że będziemy mieli okazję porozmawiać już po rzeczach, gdzie wywiad będzie wyjaśniony, i mam nadzieję, że będzie wyjaśniony tak, jak prezes mówi, i będziemy mogli faktycznie powiedzieć o tych osobach bardziej dosadnie, a ja takim człowiekiem jestem i z przyjemnością to zrobię, więc ja ogólnie chciałem powiedzieć, że piękne słowa o rodzinie. Tu moja żona to słuchała i powiedziała, że po prostu wielki szacun i wszyscy. Więc ja ogólnie chciałem podziękować, że prezes zgodził się na rozmowę, bo wiem, że
nie do końca zawsze nasze pytania są łatwe, nie do końca na te pytania się chce lub może odpowiadać, więc ja ze swojej strony i redakcji BestSpeedway TV chciałem bardzo prezesowi podziękować, że to akurat u nas i oczywiście zawsze prezes mile widziany, bo my lubimy prawdę, ja lubię prawdę, a prezes tą prawdę mówi i mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mogli porozmawiać i powiedzieć coś bardziej dosadnie. Ja przede wszystkim, jeżeli pozwolicie, to też chciałbym podziękować, że poprzez ten cały okres, kiedy byłem prezesem Staligorzów i mieliśmy okazję ze sobą rozmawiać, wiele ciekawych, mieliśmy wspólnych rozmów, wiele ciekawych uwag. Czasami faktycznie pytania są trudne, ale na tym polega dziennikarstwo, prawda? No prezes jest od tego też, żeby odpowiadać na te trudne pytania. Mam nadzieję, że dzisiaj zarówno was, jak i kibiców, którzy oglądali dzisiejszy program, też te moje odpowiedzi satysfakcjonują. Starałem się przede wszystkim tak na pożegnanie powiedzieć to, co myślę, to, co czuję, prawda? Też chciałbym powiedzieć to, co powiedziałem w wywiadzie dla Sportowych Faktów. Przede wszystkim chciałbym bardzo wam serdecznie wszystkim podziękować. Nie tylko kibicom Staligorzów, nie tylko sponsorom Staligorzów, nie wszystkim zawodnikom Staligorzów i trenerom, prawda, bo im przede wszystkim też, prawda, jak i pracownikom, ale chciałbym podziękować wam też mediom, prawda, innym prezesom, prawda, całemu środowisku, który dzisiaj budują i tworzą dobry Speedway w Polsce. Bo to, tak jak powiedziałem, to były fantastyczne 3 lata. Wiele emocji, wiele sytuacji, tak jak przebywałem nawet historię moje z Michałem Święcikiem. Ja naprawdę go lubię, tak? I chętnie Michał, wiem, że zapraszał i też chcę powiedzieć, że Michał tu dzwonił, prawda, do mojej żony, jak była ta sytuacja. Byli prezesi, którzy też dzwonili, prawda, i dawali wsparcie z innych klubów. Nie oczywiście wszyscy, ale mogę powiedzieć, że połowa na pewno dzwoniła i to też jest fantastyczne, że jednak człowiek nie jest obojętny i potrafimy się pomimo różnych celów, prawda, każdy chce wygrywać, prawda, się solidaryzować, więc do Włókniarza też na zaproszenie Michała chętnie przyjadę. Michał, jak oglądasz, czy słuchasz, czy będziesz oglądał, to tak, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za telefony do mojej żony i za wsparcie, bo to naprawdę są fantastyczne momenty, kiedy człowiek potrzebuje pewnego rodzaju pomocy, a nie wiadomo skąd ta pomoc może nadejść i takie rzeczy, ja na pewno jestem taką osobą, która takie rzeczy pamięta, nie zapomina. Ale tak jak powiedziałem, też się cieszę, że pomimo różnych sytuacji zrobiliśmy dla Speedwaya, mam nadzieję, dużo, że ten Speedway jest dużo lepszy, dużo ciekawszy, prawda, waszą pracę bardzo doceniam i zawsze też, tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy mieli okazję gdzieś się spotkać na którymś wydarzeniu sportowym, prawda, żużlowym w Polsce, to pierwszą rękę będę wyciągał, bo tak jak powiedziałem, szapoba, też kawał dobrej pracy i też wam gratuluję i życzę wam sukcesów, tak? Budujcie dobry Speedway, budujcie dobry żużel. Miejmy nadzieję, że jako kibic gdzieś mnie zobaczycie, prawda? I wtedy będziemy mogli zobaczyć się i trochę jeszcze porozmawiać i powymieniać poglądy. Więc ja też bardzo serdecznie w imieniu swoim, całej mojej rodziny bardzo dziękuję za wszystko, co nas razem połączyło wokół żużla w Polsce. Tak, i myślę, że będziemy powoli zmierzać do brzegu, tak więc ostatnie, myślę, 2 pytania z naszego live czatu od naszych widzów. Pierwsze z nich już takie mam wybrane. Jak dobrze wiemy, to ostatni sezon trenera Chomskiego. Kogo pan by widział jako jego następcę? O, jeju, to bardzo... Trudne pytanie na koniec. Bardzo trudne pytanie na koniec, za to tak powiem szczerze, oczywiście... Miałem okazję współpracować z trenerem Chomskim, miałem okazję współpracować z Piotrem Paluchem, zarówno dwóch trenerów bardzo lubię i bardzo szanuję. Oczywiście przyglądam się karierze Mariusza w Ostrowi, prawda, i też wydaje mi się, że to jest, ale Waltek, bardzo cię proszę, nie odczytuj tego źle, bo już nie jestem prezesem, więc mówię to do prezesa, prawda, teraz w Ostrowie. Ja i tak nikogo już nie mogę, prawda, podwinąć, prawda, czy gdzieś tam namówić na przyjście, za to tak jak powiedziałem, jest kilku trenerów, którzy mają potencjał, zobaczymy, jak trener Świst będzie sobie dawał radę, prawda, w Staligorzów. Nie znam, nie miałem okazji współpracować, więc nie mam zdania, prawda, więc ciężko mi ocenić. Przeszedłem sezony, tak jak wszyscy mówili, roller coasterowe, prawda, zarówno z Piotkiem, jak i ze Staszkiem przez te 3 lata, prawda, kiedy byłem w Staligorzów i współpracowało nam się fantastycznie, tak, zarówno ze Staszkiem, jak i z Piotkiem. No, naprawdę nie mogę powiedzieć, że to był zły okres, wręcz przeciwnie, okres, w którym się na pewno rozumieliśmy i zawsze staliśmy za sobą murem. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, jestem już jakby poza
Nie wiem, no to już chyba bardziej zmartwienie aktualnego prezesa, kto będzie w przyszłości tutaj trenerem Stali Kłuczyn. I ostatnie pytanie z naszego live czatu. Czy to prawda, że jeszcze jak będąc pan, jak był pan prezesem, czy były pieniądze na takich zawodników jak właśnie Lindgren, Jack Holder czy Jason Doyle, to pewnie mowa w przypadku, kto za Bartosza z Mazlika miałby ewentualnie przyjść? Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że ja umówiłem się z teamem z Marzlików, że ta decyzja ostateczna zostanie podjęta w czerwcu, czy Bartek odchodzi, czy zostaje, ponieważ wtedy, kiedy zadzwoniłem w styczniu, to nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi, chociaż wszystko skłaniało się w tym kierunku, że może być taka sytuacja i ona była bardziej prawdopodobna, tak, że Bartek odejdzie. Za to, no, ponieważ w czerwcu spotkała mnie ta niemiła niespodzianka, tak, no więc to też już nie był moment do podejmowania decyzji przeze mnie, tak? I tutaj nie mogę się odnieść do tej sytuacji, bo ja jeszcze wtedy nie rozmawiałem z innymi zawodnikami, prawda, licząc na to, że Bartek mimo wszystko zostanie, bo ja też to powiedziałem, jak rozmawiałem z mamą Bartka, że my zrobimy wszystko, żeby Bartek został. No niestety, no, stało się tak, że umówiliśmy się, że w czerwcu będziemy rozmawiać ewentualnie o tym kontrakcie Bartka, żeby został, ale w czerwcu, no, wydarzyły się inne rzeczy, tak? Więc tutaj, tak jak powiedziałem, no nie mogę niestety zająć stanowiska do tej sprawy, ponieważ mnie już nie było i też nie potrafię jakby się odnieść do tego, z którym zawodnikiem bym rozmawiał, tak? Prawdopodobnie wiedząc o tym, że można było się dowiedzieć jakiś plotek, że to odejście Bartka spowoduje pewien rozłam w Lublinie, no to prawdopodobnie chyba bym dzwonił mimo wszystko do Dominika i go się pytał, jak bardzo. Ja wiem o tym, że on dużo zawdzięcza prezesowi Kempie i zawdzięcza, prawda, dużo temu środowisku. Za to, tak jak powiedziałem, no te roszady się dzieją. Jacka Holdera też lubię, no nigdy nie miałem z Fredrikiem Lindgrenem, nigdy nie miałem okazji współpracować. Jacka Holdera mieliśmy, prawda, w Stali. I też uważam, że to fajny zawodnik. Za to, tak jak powiedziałem, no myślę, że jest kilka takich nazwisk w pierwszej kolejności, do których bym dzwonił i na pewno byłoby to dwóch Polaków. Jednego wymieniłem, a drugiego sprawni kibice chyba są w stanie wiedzieć, do kogo bym zadzwonił. Myślę, że tak. Paweł, czy ty jeszcze jakieś ostatnie pytanie na finiszu? Masz. Nie, myślę, że już nie będziemy prezesa trzymać już do... Dochodzi 22, mówię, na pewno jeszcze będzie okazja porozmawiać. Ja się zastanawiam, czy jeszcze ktoś to w ogóle ogląda, czy już wszyscy nie pójdą spać. Panie Marku, cały czas mamy liczbę powyżej 200 widzów, tak więc naprawdę szapoba dla wszystkich, naprawdę widać, że zainteresowanie dzisiejszym programem było bardzo duże. Tak więc dobiliśmy już, myślę, do brzegu. Dzisiejszy magazyn żużlowy dłuższy niż zwykle, ale i gość myślę, że też wyjątkowy i rozmowa myślę, że mam nadzieję, że była dla Was wszystkich ciekawa. Jeśli tak uważacie, to oczywiście zachęcam do zostawienia lajka pod tym wideo, do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie bez Speedway TV, do dzwoneczka, żeby mieć informacje o zbliżających się kolejnych naszych programach i transmisjach. A nasz, moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie żużlowym na magazynu żużlowego bez Speedway TV był były prezes Stali Gorzów Marek Grzyb. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz za przemiły wywiad i jak zawsze serdecznie pozdrawiam wszystkich kibiców Polski. A ze mną program współprowadził mój redakcyjny kolega Paweł Jadach. Dziękuję Ci, Pawle. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich i miłej, spokojnej nocy. Ja również życzę wszystkim naszym widzom dobrej nocy i widzimy się w kolejnych transmisjach, tak więc dziękujemy za dzisiaj i dobranoc. Dobranoc.